Cześć, witam wszystkich. Jest niedziela, godzina 19 i rozpoczynamy kolejny odcinek Stacji Ateizm. W Stacji Ateizm. Przepraszam. Przepraszam, musiałam sobie wyciszyć streama, bardzo przepraszam. Jeszcze raz was witam ponownie i rozpoczynamy odcinek Stacji. W Stacji Ateizm promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów i prowadzimy dialog na temat wiary. Ja nazywam się Gosia Sajnog i będę dzisiaj waszą prowadzącą, a razem ze mną w naszym wirtualnym studiu mamy naprawdę wyjątkowego gościa. Witam Pawła Kostowskiego. Witam cię, Pawle. Cześć, witam wszystkich. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś od nas zaproszenie. Paweł jest reżyserem oraz montażystą i twórcą filmu Egzorcyzmy Polskie. Paweł prowadzi również kanał na YouTubie pod tym samym tytułem, czyli właśnie Egzorcyzmy Polskie. I dzisiejszy odcinek będzie miał odrobinę inną formę niż zazwyczaj. Otóż na początku porozmawiam z Pawłem o jego działalności, o filmie, który zrobił i także o jego opinii na temat zjawiska, jakim są egzorcyzmy. I następnie po tym wywiadzie zaproszę was do dzwonienia i do zadawania właśnie pytań Pawłowi. Będzie też można zadawać pytania na czacie. Nasza moderatorka będzie je zbierać i mi przekazywać. I w zasadzie, jeżeli chodzi o dzwonienie, to linie są otwarte już od teraz. Numer do stacji powinien się już pojawić na ekranie i możecie już zacząć dzwonić. Natomiast muszę was uprzedzić, że ten wstęp będzie troszeczkę dłuższy, bo właśnie chcemy, aby Paweł miał wystarczająco dużo czasu, aby nam opowiedzieć właśnie o tym, czym się zajmuje. Więc jeżeli zdecydujecie się zadzwonić teraz, będziecie musieli trochę dłużej poczekać, ale myślę, że warto, bo gość jest naprawdę ciekawy. I jeszcze zanim przejdę właśnie do rozmowy z naszym gościem, chciałam powiedzieć, że ponieważ będziemy rozmawiać właśnie o egzorcyzmach, szczególnie zapraszam do dzwonienia i do zadawania pytań tym osobom, które mają jakiś kontakt z egzorcyzmami, bezpośredni lub może znacie kogoś, kto miał właśnie kontakt czy z egzorcyzmami, czy właśnie może z księżmi, którzy odprawiają egzorcyzmy. Bardzo jesteśmy ciekawi waszych doświadczeń, waszych opinii na ten temat. Także zapraszam. Dobrze, ale teraz wracam do naszego gościa. Paweł, jesteś autorem dokumentu Egzorcyzmy Polskie. My jeszcze będziemy o nim opowiadać bardziej szczegółowo, ale generalnie celem tego dokumentu było zdemaskowanie nadużyć w Kościele katolickim, ale jednocześnie jesteś też osobą wierzącą i jesteś praktykującym katolikiem. I jeszcze dodatkowo zgodziłeś się być gościem w stacji Ateizm i jesteś chyba w ogóle pierwszym katolikiem w naszym studiu. Jak się z tym czujesz? Wiesz co, znaczy bardzo dziękuję za taki wstęp, bo tak, też się czułem zobowiązany, żeby to powiedzieć, że bo to nie ma sensu tego za bardzo eksponować, ale też nie ma sensu tego ukrywać, że jestem katolikiem, identyfikuję się z Kościołem, chodzę i praktykuję i te sprawy są dla mnie bardzo ważne. Ja bym tylko polemizował z tym twierdzeniem, że jestem pierwszym katolikiem, bo wydaje mi się, że słuchałem takiej audycji, która była u was debatą o istnieniu Boga i wtedy gościem był nawet ksiądz, ksiądz Banko, który tak. Dyskutował z Karolem Ciałkowskim. Tak, masz rację, tak, więc, na debacie faktycznie był więc, ksiądz. Okej, więc prymat pierwszeństwa jakby muszę oddać księdzu, tak. Znaczy jeszcze mogę powiedzieć ze swojej strony, że ja bardzo dziękuję za zaproszenie i tu w ogóle nie miałem żadnych wątpliwości, żeby je przyjąć. To uważam, że to jest bardzo pozytywna rzecz, że możemy porozmawiać i bardzo mi miło. Ja też mam do stacji Ateizm taki ogólne jakby podziękowanie, bo myślę, że mimo jakby takiej różnicy, jak była zaznaczona na początku, to jest wiele rzeczy, w których byśmy się mogli zgodzić. I pierwszą rzeczą jest taką w waszej działalności,
co bardzo mnie ujmuje, że bardzo dużo czasu i wysiłku poświęcacie właśnie na rozmowy, rozważania o tym, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. To jest, myślę, coś takiego, co nas łączy. No i też bardzo jakby doceniam też wysoki poziom merytoryczny tej rozmowy. No ja wiem, że Karol Fiałkowski nie jest członkiem redakcji, ale często jest jakby gościem u was. Ja jakby akurat jego wystąpienia kojarzę, więc to jest jego jakby świadomość doktryny katolickiej jest imponująca z mojego punktu widzenia, że to ciężko jest spotkać księdza, który by tak dobrze rozumiał doktrynę katolicką, jak goście u was. I też bardzo to doceniam jako katolik. No, bardzo miło mi to słyszeć. Myślę, że Karol na pewno, jak będzie to oglądał, to też pewnie się ucieszy. Mnie z kolei, skoro mówimy właśnie o rzeczach, które nas poruszają, mnie z kolei bardzo poruszyło, kiedy prowadziliśmy razem korespondencję właśnie przed odcinkiem, ponieważ chciałam się przygotować i trochę bliżej cię poznać, zanim właśnie będziemy razem na wizji. I spytałam cię o wiarę i powiedziałeś, że jesteś katolikiem, ale nie chciałbyś tym faktem urazić naszych widzów, których część jest traumatyzowana przemocą w kościele i właśnie tak zatroskałeś się o to, że ten fakt może być dla nich może ciężki do przetrawienia. I też właśnie bardzo mnie to ujęło, ponieważ przeważnie w takich rozmowach między ateistami a ludźmi wierzącymi istnieje bardziej takie przekonanie, że to o ludzi wierzących trzeba się troszczyć, żeby ich nie urazić swoją niewiarą. I bardzo mi się spodobało to, że masz świadomość tego, że pomimo tego, że właśnie jesteś w kościele, masz świadomość tego, że dla wielu ludzi to obecność w kościele była traumatyczna, że ta trauma jest prawdziwa i mogą się z niektórymi aspektami katolicyzmu źle czuć. Także też właśnie chciałam, żeby to wybrzmiało, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że jest z twojej strony ta wrażliwość. To ja tylko jeszcze dodam jedno zdanie. Rzecz jest w tym, że właśnie zapomniałem to powiedzieć, że jakby to jest z mojego punktu widzenia najważniejsza rzecz właśnie, że robicie to, co powinien robić Kościół, to znaczy wysłuchujecie ludzi, którzy zostali skrzywdzeni w Kościele. Ja przynajmniej taki jest mój obraz tego, co słuchałem w stacji ateizm. I ja wiem też, muszę być uczciwy wobec Kościoła, że wiem, że jest taka przestrzeń w Kościele, są tacy ludzie, którzy wysłuchują osób skrzywdzonych. Ale jednak dzieje się to na bardzo niedużą skalę. I to nawet widać po waszej działalności, kiedy ludzie, katolicy, którzy jeszcze są w kościele, dzwonią i opowiadają o krzywdzie, która ich spotkała, w kościele, bo właśnie, to widać też u was, że to nie tylko pedofilia klerykalna jest krzywdą, której można doznać w kościele, ale jest wiele innych form przemocy. No i myślę, że my właśnie jako katolicy za mało mamy takiej przestrzeni w naszej organizacji, żeby wysłuchiwać tych ludzi. Więc bardzo też dziękuję, że stwarzacie taką przestrzeń. To bardzo powiedziałeś, bo na początku użyłeś takiego sformułowania, że stacja ateizm robi to, co powinien robić Kościół. To brzmi prawie przewrotnie. Jeżeli stacja ateizm przejmie jakąś funkcję kościoła, myślę, że czekają nas ciekawe czasy. Ale to może przejdźmy właśnie do sedna twojej działalności. Może my wysłaliśmy, kiedy promowaliśmy właśnie ten odcinek, wysłaliśmy na naszych postach link do twojego filmu i zachęcaliśmy widzów, żeby go obejrzeli. No ale żeby tak. Może ci, którzy nie zdążyli obejrzeć filmu, mogli nadgonić, to może opowiedz nam trochę o swojej działalności, o swoim filmie i co cię zainspirowało właśnie do zrobienia egzorcyzmów polskich. Ja mam bardzo dużo trudność, żeby to streścić, bo jestem montażystą, tak jak mówisz, więc ja nie umiem tej historii opowiedzieć krócej w żaden sposób. Gdyby ten film się dało skrócić chociaż o kilka sekund, to bym to zrobił, bo nie lubię bardzo dłużyć. Więc tak powiem tylko w kilku zdaniach. No, to jest historia nadużyć popełnianych
przez egzorcystów. Narracja jest ułożona wokół historii jednej kobiety, która była skrzywdzona. I no, podczas tej, my się poznaliśmy w 2019 roku. Irena została mi przedstawiona jako taka osoba, którą muszę poznać, tak mi to powiedziała koleżanka, przedstawiając mi ją. No i przez ten czas się też, myślę, że mogę tak powiedzieć, że się zaprzyjaźniliśmy. I więc też ja w ogóle nie mam dystansu do tej historii. To ma swoje dobre i złe strony na pewno. Natomiast no, w historii Irany jest tak, że wiele różnych takich patologii i nadużyć, które się zdarzają w kościele i też w tym środowisku egzorcystów, się spotkały, więc jest to o tyle istotne, że można o wielu problemach opowiedzieć przy okazji historii jednej pokrzywdzonej osoby, a też z tego powodu, że nie ma ich wiele, no to można jakby głębiej trochę wejść w tą historię, niż tylko tak wspomnieć powierzchownie. I tutaj, no i co jeszcze, to co dla mnie jest na przykład w moim filmie największą wartością, jeśli mogę tak powiedzieć, to co się chyba udało zrobić, to że zostawiamy opowieść kobiety pokrzywdzonej przemocą z opowieściami egzorcystów. To niekoniecznie to są ci sami, którzy ją egzorcyzmowali, ale generalnie jest to bardzo spójny opis przemocy, widziany z dwóch stron. I z tego powodu wydaje mi się to istotne. A jeśli pytasz jeszcze o przyczynę, o moją jakby działalność, no to dostrzegam taki element, że o ile po filmie braci Sekielskich, filmach, tak, jednym i drugim, myślę, że my rozumiemy to, że pedofilia klerykalna jest problemem. Już ten komunikat dotarł do Polaków. No to jeszcze ta przemoc seksualna i przemoc w ogóle wobec osób dorosłych w kościele jeszcze nie jest tak szeroko rozumiana i z tego powodu też widziałem taką wartość w tym, żeby o tym opowiedzieć, bo widzę taką potrzebę, żeby to uświadomić. Tak, zgadzam się. Faktycznie, jeżeli chodzi o właśnie molestowanie osób dorosłych, to nie jest tak szeroko omawiany temat. I tak się też zastanawiam nad tym, czy zanim rozpocząłeś pracę nad filmem, czy ty już miałeś jakąś negatywną opinię na temat egzorcyzmów, albo podejrzewałeś, że są nadużycia, czy to właśnie droga, jaką podjąłeś przy pracy, ci jakoś uformowała tą opinię, bo dowiedziałeś się czegoś zaskakującego. To zależy, jak szeroką perspektywę przyjąć, ale generalnie to poznanie historii Ireny wpłynęło bardzo na mój stosunek do egzorcyzmów w kościele. Tak, zgłębianie tej historii spowodowało, że jakby bardziej się tym zainteresowałem. Więc jeżeli przyjmiemy taką szeroką perspektywę, na przykład przypomnę sobie, jak postrzegałem te rzeczy, jak byłem nastolatkiem, to pamiętam, że tylko muszę się dobrze zastanowić, który to był rok. No tak, to byłem nastolatkiem wtedy. Jak miał premierę film Egzorcyzmy Annelise Michel, wyprodukowany przez Telewizję Polską. Tam Dokowicz czy Podesiński zrobili ten film. To osobiście są na pewno bardzo sympatyczni ludzie i mam taki dystans, to znaczy, bo jakby nie chcę ich hejtować jakby, bo właśnie mam taki opór przed tym, no ale z drugiej strony, no ja byłem bardzo pod wpływem tego filmu jako nastolatek, a teraz uważam, że to jest coś okropnego, coś po prostu nieetycznego z punktu widzenia zawodowego, że jest to obraz, który jest absolutnie pełny manipulacji. I jest to jakby skandaliczne, że katolicy zrobili coś takiego i że producenci w Telewizji Polskiej pozwolili to wyprodukować. Bo teraz jakby już przez też swoje rzeczy zawodowe wiem, jak powstają takie rzeczy, jak się pracuje w telewizji nad dokumentem. No więc
Moim zdaniem ludzie, którzy zdecydowali się to zrobić, świadomie musieli manipulować, bo to jest niemożliwe, żeby pewne błędy oni zrobili nieświadomie, czy zrobili film pod tezą i usunęli wszystkie kluczowe elementy tej narracji, które nie pasowały do układanki. To jest coś okropnego. Więc ja byłem bardzo jak pod wpływem. Jeździłem na rekolekcje prowadzone przez księdza Glasa i na pewno byłem pod wpływem tego, bo pamiętam, że mi się może łatwiej jest mówić o sobie niż krytykować innych ludzi, więc ja pamiętam, jak byłem pod wpływem tych opowieści właśnie przed księdza Glasa. I to są takie rzeczy, które w filmie jest taki moment, jak ksiądz Glas opowiada, że ja tutaj zrobiłem barierę ochronną 100 metrów od tej auli, żeby żaden demon się nie prześliznął i nam to nie przeszkadzał. I pamiętam to dobrze, bo ja słuchałem tego na żywo, wtedy jak to było. Siedziałem na tej sali i wtedy trochę mi się to wydawało głupie, ale jednocześnie uległem na tej atmosferze, temu jakiemuś stawnemu myśleniu i naprawdę czułem się wtedy bezpiecznie. Tak poczułem wdzięczność do księdza Glasa, że on nam zrobił tą barierę ochronną, że jesteśmy teraz bezpieczni, że nam się nic nie stanie. Więc takie było moje podejście. I inne takie mam przykłady też, no to, ale nie chcę tu mówić za dużo. No, na pewno o ksiądz Glas opowiada na przykład, że tak jak godzina 15 jest taką godziną tradycyjnie uznawaną za godzinę, w której Pan Jezus zmarł, jest godziną miłosierdzia, to właśnie trzecia w nocy równo to jest godzina szatana. Tak, I teraz znam nawet to słyszałem też. taką sprzed miesiąca, takie kazanie. I po prostu. No pamiętam taką sytuację, jak byłem jeszcze pod wpływem tych treści, że kiedyś się obudziłem u siebie w mieszkaniu i zobaczyłem, że jest trzecia w nocy na telefonie, równo była trzecia w nocy. No i pamiętam ten strach, który mi towarzyszył, nie? A ja jednak, wbrew temu, co moi oponenci próbują mi zarzucać, no nie mam żadnych takich chorób psychicznych i nie jestem dotknięty na przykład schizofrenią czy jakimiś takimi psychotycznymi objawami. Natomiast no, są ludzie, którzy mają takie problemy z psychiką i na nich te treści oddziałują jeszcze silniej i jeszcze mocniej niż na mnie. Więc już nawet opowiadanie takich rzeczy bez wkładania komuś rąk do majtek może być bardzo traumatyczne. No tak, no bo jeżeli chyba podobna sytuacja miała właśnie miejsce ze wspomnianą Anną Lis, że ona cierpiała na zaburzenia psychotyczne i prawdopodobnie też ta cała estetyka katolicka jej też podsuwała te wyobrażenia szatana. Także myślę, że taka histeria, która często towarzyszy egzorcyzmom, jeszcze potęguje halucynacje, jeżeli już ktoś cierpi na jakąś chorobę. I w przypadku Ireny chyba tak nie było, z tego co zrozumiałam z twojego filmu, ale to była dla mnie taka zaskakująca w ogóle początek w ogóle tej historii, ponieważ ja rozumiem, że ją ktoś zaproponował jej zaproszenie na modlitwę uwolnienia, ponieważ ona słuchała metalu i miała mocno pomalowane oczy. I ktoś jej zaproponował jako właśnie wspólną modlitwę, a potem się nagle z tego zrobiła, no właśnie, nagle się zrobiła histeria, jakieś właśnie gaszenie świateł, świeczki, zaczął przychodzić ksiądz, ten ksiądz, który no był tym jej głównym opresorem, który ją potem przetrzymywał na plebanii i właśnie no myślę, że można powiedzieć, że po prostu znęcał się nad nią. I to z takiej drobnej rzeczy nagle zrobiła się taka tragiczna historia, która trwała, zdaje się, to trwało około 2 lat. Tak, 2 lata. Tak. No i Irena tutaj ciężkie popełniła przestępstwo, bo słuchała metalu i ubierała się na czarno, ale są jakby jeszcze czasami
pierwsze rzeczy, które zdaniem egzorcystów mogą spowodować ciężkie opętanie. Ja teraz w filmie, znaczy po jego opublikowaniu, jeszcze zacząłem głębiej sięgać do egzorcystycznych mądrości, więc są tacy na przykład autorzy, jest ksiądz Józef Sarzyński na przykład, taki egzorcysta, który mówi o tym wprost przed kamerą, opowiada, że jedna z osób, która do niego przyszła, była opętana z tego powodu, że ktoś z jej przodków popełnił grzech w XIX wieku. To było w 1892 roku. Ktoś popełnił jakiś grzech w jej rodzinie i to spowodowało takie konsekwencje, że ona jest opętana. Czyli idąc taką logiką, to nawet nie trzeba słuchać metalu, żeby się znaleźć w takiej sytuacji właśnie zamkniętym w piwnicy i egzorcyzmowanym. Tak, i właśnie, bo bohaterka Irena opisuje takie sytuacje, opisuje sytuację molestowania. Tak jak kładzenie się księdza lub grupy księży na nią, całowanie, dotykanie miejsc intymnych. I też tam były również jakieś sytuacje takiego przemocowego znęcania się, wiązanie, wykręcanie rąk, podtapianie poprzez wlewanie wody do ust. To swoją drogą, nie wiem właśnie, czy wytłumaczę, to jest wlewanie wody do ust, to jest w ogóle forma tortur, którą się stosuje w więzieniach wojskowych, wojennych i tak dalej. Można kogoś zabić, jeżeli robi się to wystarczająco długo. No i tam też było przetrzymywanie w piwnicy. I tak się zastanawiam, jaka jest twoja interpretacja tych nadużyć, które były w filmie? To znaczy, myślisz, że ci księża, egzorcyści, oni po prostu autentycznie wierzyli, że Irena jest opętana i te wszystkie działania są konieczne, bo wpadli właśnie w taką masową histerię, czy myślisz, że mieli jakieś inne motywacje? No ja się im przyglądałem przez pewien czas. Oprócz jakby bardzo dokładnego wysłuchania tej historii Ireny, czytałem protokoły zeznań tych księży z prokuratury. Czytałem te rzeczy, które publikowali, artykuły. Też z jednym ze sprawców rozmawiam i to jest też w filmie nasza rozmowa na koniec filmu. Więc to jest już opinia, to już jest moja opinia. Ja też nie jestem profesjonalistą, żeby to oceniać, ale moim zdaniem jest różnie, jeżeli chodzi o tych sprawców. To znaczy, niektórzy są takimi zimnymi sadystami, drapieżcami seksualnymi, którzy uważam, że cynicznie wykorzystywali tę sytuację, które mogli po prostu realizować jakieś swoje fantazje seksualne. Natomiast no niektórzy, ten właśnie, wydaje mi się, że ten główny, jak nazwijmy to, główny sprawca, od którego to wszystko się zaczęło, no to w mojej jakby ocenie, no są tam takie elementy, że on może mieć objawy psychotyczne, jakieś wytwórcze objawy. I w pewien sposób, trzeba być bardzo ostrożnym tutaj, jak się to mówi, nie chciałbym być źle zrozumiany, tak, ale w pewien sposób on też jest pokrzywdzony w tej sytuacji, że jego przełożeni pozwolili mu pełnić tę posługę. Że to w ogóle nigdy nie powinno się wydarzyć. I ja dlatego mam w pewien sposób większe zastrzeżenia do władz kościelnych niż do tych księży, którzy odprawiają egzorcyzmy, bo niektórzy z nich, oni opisują sytuację przemocy, którą stosują, ale w taki sposób jakby właśnie szczerze w to wierzyli, jakby to nie było z ich strony cyniczne, tylko wydaje mi się, że to jest element jakiejś psychozy i z tego powodu właśnie też postuluję do władz Kościoła, żeby robić badania psychiatryczne tym ludziom, których się wystawia na takie bardzo ryzykowne stanowisko. Aha, czyli tak samo jak mówisz, że ktoś może właśnie uwierzyć, że jest opętany, bo ma jakieś właśnie objawy psychotyczne i może uwierzyć w opętanie, to tak samo ksiądz, który ma objawy psychotyczne, może uwierzyć, że jest egzorcystą i widzieć faktycznie to opętanie i wierzyć w to, że bierze udział w w jakimś nadprzyrodzonym rytuale.
Wiesz co, no to jest tak, no, czy dla mnie, mówię, to jest moja opinia, nie, ale jest na przykład, no jest taki element, są tacy sprawcy, którzy przychodząc do prokuratora, bo też ci, którzy byli z diecezji warszawsko-praskiej, to mieli zapewnioną reprezentację prawną przez diecezję, czyli oni mieli przy sobie adwokata na zeznaniu, no, liczyć na jego pomoc. Także oni nie musieli nic mówić w zasadzie i to widać w tych zeznaniach, że niektórzy bardzo chętnie skorzystają z takiej porady, która wydaje się z punktu widzenia strategii procesowej najwłaściwsza. Czyli ci, którzy byli bardziej brutalni z tej diecezji, to było na zasadzie nie wiedziałem, nie słyszałem, nie pamiętam, nie było mnie tam. Tak jakby oczy widzą, uszy słyszą, usta milczą. I jak ja bym był adwokatem, to bym doradzał taką strategię. Natomiast no, ten ksiądz, który był głównym sprawcą, no, to on próbował się tłumaczyć w prokuraturze, opowiadając o tym, że Irena lewitowała, że działy się nadprzyrodzone rzeczy, że tam pentagram się pokazywał na jej ciele, że na przykład był ksiądz. Na przykład tam jest taki wątek, jak proboszcz zeznawał, że dziewczyny znaki satanistyczne malowały krwią na ścianach, no bo tam był taki zarzut, że jeden z tych egzorcyzmów był tak brutalny, że tam krew została na ścianie i później księża zamalowywali tą krew w plebanii, więc z mojego punktu widzenia, gdybym był cynicznym przestępcą, to raczej bym próbował to przemilczeć, niż tłumaczyć się, że ta krew była wynikiem działania szatana, no bo to jest obciążające moim zdaniem. I w tym sensie, no albo oni są bardzo głupi, albo po prostu szczerze mówili o tym, co widzieli, no bo tak działa, że jak ktoś ma psychozę, to widzi naprawdę, widzi te rzeczy, widzi ten pentagram, który się porusza na czymś ciele, czy coś takiego. No to jest ciekawe, bo właśnie nie pomyślałam o tym w takim aspekcie, że też właśnie, że też ci niektórzy z tych egzorcystów też mogą być ofiarami systemu, który ich trochę wpędza w takie myślenie. Ale właśnie wspomniałeś o prokuraturze, czyli Irena zgłosiła tą sprawę do organów ścigania. Był jakiś proces w tej sprawie, czy jakieś postępowanie? Irena trafiła pod opiekę fundacji. W tej fundacji działał adwokat, który pomagał w wielu aspektach, w wielu sprawach tej fundacji. On, kiedy usłyszał tą historię, to zgłosił ją do prokuratury. I to, więc to nie Irena zrobiła to bezpośrednio. W zasadzie to jest tak, że nie wiem, czy powinien o tym mówić. To będziemy bardzo krótko postarać się odpowiedzieć na to pytanie, bo tu są takie wątki, które chcę ominąć, rozumiem, mówiąc zupełnie szczerze. Natomiast no, to było tak, że to zgłoszenie do prokuratury się odbyło wbrew niej. Ona chciała mieć więcej czasu na to, żeby stanąć psychicznie na nogi i żeby przygotować się do tego, żeby móc zeznawać. Natomiast no, muszę też powiedzieć, jakby absolutnie rozumiem perspektywę i troszeczkę jest tak, że historia przyznała jej rację. Ja też jakby zmieniłem, znając tą historię, zmieniłem swoje podejście do takich spraw. Natomiast no, absolutnie jest też zrozumiałe, że adwokat, prawnik jakikolwiek, tak, zwłaszcza prawnik, słysząc takie rzeczy, po prostu zgłosił sprawę do prokuratury. No też nie można mieć do niego tak obiektywnie jakby pretensji jako do osoby, która gdzieś chciała publicznie, że zrobił coś takiego. To jest absolutnie uzasadnione. No niestety często to jest tak, że to jest bardzo różnie, tak. Nie chcę jakby hejtować wszystkich prokuratorów, bo to by było też niesprawiedliwe. Często niestety jest tak, że ofiary przemocy seksualnej no, muszą nie tylko jakby się zmierzyć jakby z ostracyzmem w społeczeństwie, z swoim oprawcą, z jakąś instytucją, która za nimi stoi, no ale też niestety często z prokuraturą, która często tak działa prokuratura, że bardziej umarza niż oskarża, co jest dla mnie zaskakujące, ale też są takie historie, kiedy prokuratorzy, akurat nie związane z tą sprawą, ale w innych sprawach, że prokuratorzy zrobili więcej niż można było od nich wymagać nawet, tak, więcej niż można było od nich wymagać, a wiemy, że bardzo dużo ryzykują, tak.
w takich sprawach, jak na przykład sprawa biskupa Szkodonia. No. Tak, a w twoim dokumencie też jest taki fragment, kiedy ty umawiasz się na spotkanie z egzorcystą i prosisz o modlitwę o uwolnienie. I powiem szczerze, że ja byłam trochę też zaskoczona przebiegiem tego, bo oglądając dokument, byłam taka podekscytowana tym, że właśnie, że idziesz do tego księdza na konsultację. I tak się ucieszyłam, że o, bo ty to filmujesz, to będzie pokazana jakaś grubsza akcja właśnie z twojej perspektywy. A ja osobiście miałam trochę takie wrażenie, że ten ksiądz, który na początku miał z tobą konsultację, że on był taki trochę niezaangażowany i że nawet tak cię trochę zbywał. Ostatecznie cię zapisał na spotkanie z egzorcystą i odbyła się modlitwa uwolnienie. Ja Ale właśnie przepraszam, chciałam muszę cię... sprostować jedną rzecz. Jedną rzecz Aha. muszę sprostować. Otóż chodzi o to, że ta rozmowa, która była na Bednarskiej, w ośrodku Bednarska, to akurat nie jest na Bednarskiej, ale w tym Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, ta, która jest jakby zobrazowana takim ujęciem z drona, bo nie chciałem tam pokazywać za bardzo wnętrza, no to nie ksiądz ze mną rozmawia, tylko rozmawia ze mną świecki psycholog. I Aha, to to dobrze. jest, wydaje mi się, bardzo istotne w tej rozmowie. Tak. Tak, masz rację, dobrze, że dobrze to sprostowaliśmy. Ale właśnie chciałam cię zapytać o to twoje doświadczenie, czy bo mam wrażenie, że ciebie właśnie potraktowano z dużo mniejszym zaangażowaniem, niż to się przytrafiło Irenie, ale może właśnie to nie było pokazane na filmie, czy po tej modlitwie o uwolnienie zachęcano cię do brania udziału w kolejnych rytuałach, albo właśnie czy jakiś ksiądz ci proponował, że może zamieszkasz z nim na plebanii, żeby kontynuował egzorcyzmy? To znaczy tak. Ja mam podobne w ogóle wrażenie jak ty do tej sceny, że ona też mi się nie podobała w ogóle. Ja nawet chciałem wyrzucić tę scenę z filmu, ale z kilku przyczyn została, bo tam jednak są istotne rzeczy. I teraz tak, to przede wszystkim ksiądz Grefkowicz, który odprawiał nade mną modlitwę o uwolnienie, to nie jest jakiś, że tak powiem, największy wariat, którego mi się udało znaleźć po to, żeby pokazać, że tu w kościele się dzieją złe rzeczy. Tylko właśnie to jest jeden z bardziej racjonalnych egzorcystów w Polsce. To jest jakby taka ikona tego ruchu, tak, że on od 20 paru lat jest gościem w telewizjach i opowiada o tym, jak wypędza szatana. I tak, był przez kilka lat w ogóle takim naczelnym egzorcystą, nie wiem, jak to się, koordynatorem egzorcystów był przez wiele lat. Więc to jest taki totalny mainstream. Tak wygląda mainstream i też właśnie to jest w Warszawie, właśnie to też myślę, że ma znaczenie, bo bardzo od razu człowiek, nawet ja się zastanawiam, jak takie rzeczy mogą wyglądać na przykład w małej miejscowości na Podkarpaciu, jeżeli tak wygląda to w Warszawie. I teraz chwilkę muszę zebrać myśli, żeby odpowiedzieć, to twoje pytanie jest dosyć rozbudowane. Zacznijmy od tego, że w przypadku Irenu to też nie było tak, że ksiądz z diecezji warszawsko-praskiej na pierwszej rozmowie ją zaciągnął do piwnicy i przypiął do kaloryfera. Tylko tam to wiele miesięcy trwało takie urabianie. Więc to zawsze tak wygląda. To nie jest, zresztą ona jak oglądała ten film na takim etapie, nazwijmy to autoryzacji, no to ona miała takie objawy PTSD, takie objawy traumy największe po prostu w czasie tej sceny. Mówiła, że to jest coś, co najbardziej ją triggeruje, że ta perspektywa, która była tam pokazana, że dokładnie to, co ona przychodziła, dokładnie tak wyglądały pierwsze jej egzorcyzmy, tak jak ta moje spotkanie
z Krzyżem Grywkowiczem. Jednocześnie ja też to podkreślam w filmie, też tu powiem, że my nie mamy żadnych zarzutów takich zastrzeżeń kryminalnych wobec księdza Grywkowicza. Ja też dlatego nie ukrywam jego tożsamości. On nie brał udziału w tej sprawie Ireny i nie wiem nic o tym, żeby stosował taką przemoc fizyczną wobec swoich penitentów. Natomiast no, tu jest taki aspekt. W tej scenie na przykład to wyglądało tak, że Duch Święty tam komuś, kto w ogóle ze mną nie rozmawiał, to rozeznał, że matka mnie nie kochała. I ja to przeżyłem dosyć łagodnie, tak, to zareagowałem na to, tylko dlatego, że ja byłem uprzedzony o tym, zanim tam przyszedłem, że tam właśnie Duch Święty takie rzeczy podpowiada. Bo ja tam przyszedłem dlatego, że jak robiłem swoją taką mikrodokumentację, to zadzwoniła, zrobiłem ogłoszenia w internecie, pytałem, jak to wygląda, i zadzwoniła do mnie kobieta, która opowiadała o tym, że była tam właśnie dokładnie w tym samym miejscu na takiej modlitwie, i tam Duch Święty podpowiedział komuś, że ojciec jej nie kocha. I ona była oburzona, straumatyzowana, po prostu oburzona, to jest dobre słowo, tak naprawdę oburzona tym, że ktoś w ogóle śmie insynuować takie rzeczy o jej ojcu, z którym miała świetną relację. I to jest na przykład, to jest taki element też krzywdy, że człowiekowi w kryzysie psychicznym mówi się o tym, że na przykład insynuuje się właśnie, że rodzice cię nie kochali, zupełnie bezpodstawnie, bez żadnych przyczyn. I to na przykład nie powinno się dziać, moim zdaniem, to nigdy się nie powinno dziać. Nie wiem, dlaczego takie rzeczy są dosyć łatwo akceptowane w kościele. Ale czy ty A, sugerujesz, przepraszam, bo ja jeszcze miałem powiedzieć, tak, miałem odpowiedzieć, dlaczego tam bardziej się nie wydarzyło, czy byłem zapraszany tak gdzieś, żeby zamieszkać z księdzem i tak dalej. Więc ogólnie nie, ksiądz Grewkowicz mi nie proponował, żebym z nim zamieszkał. Natomiast też właśnie to się nie w ten sposób odbywa. To znaczy, ja byłem w takiej grupie kiedyś, którą prowadził ksiądz, który bardzo chętnie sypiał na plebanii w jednym łóżku nawet z młodymi mężczyznami. I ja akurat nie byłem nigdy tym zainteresowany z jego strony, ale to jest coś takiego, że to nie na pierwszej spowiedzi czy na pierwszej rozmowie zapraszasz kogoś do swojego łóżka, tylko to się odbywa tak, że się to testuje, nie? Że to się testuje, nie? Że na przykład, no ja byłem w takiej sytuacji, że ksiądz, jak byłem nastolatkiem, że ksiądz z mojej parafii, taki, który miał bardzo duży autorytet, na jakimś takim spotkaniu, gdzie było kilka osób na plebanii, na przykład podszedł do mnie i głaskał mnie po włosach i mówił, że w Holandii to byśmy mogli wziąć ślub. Tak mówi jeden z naszych wykładowców w seminarium. I tak badał moją reakcję, jak ja zareaguję na to. No ja akurat zareagowałem tak, z zaskoczeniem, tak się go odsunąłem od niego i tak się patrzyłem pytająco, o co mu chodzi. I jakby taka sytuacja się później nie powtórzyła. Natomiast teraz, dopiero po latach, wydaje mi się, że w przypadku innych chłopaków się powtórzyła, no bo teraz to rozumiem, że bardzo to jest, wiesz, bardzo to jest dla mnie też, dla mnie to jest oczywiście obciążające, tak, że ja potrzebowałem tak dużo czasu, żeby to zrozumieć, że jak ktoś na przykład śpi z księdzem w jednym pokoju i łóżku, to oni tam raczej nie odmawiają psalmów przez całą noc. No tak. I wiesz, to mnie prowadzi do takiego pytania, jaki jest, no bo mówisz tutaj o wielu no, szokujących rzeczach, ale zastanawiam się, jaki jest twój stosunek jako osoby wierzącej do egzorcyzmów generalnie? Czy myślisz, że faktycznie są jakieś, powiedzmy nawet jeżeli byłyby rzadkie, przypadki, że są jakieś rzadkie przypadki opętań i Kościół ma jakichś ekspertów, którzy faktycznie są w stanie pomóc, a te rzeczy, o których teraz tu mówimy, to są nadużycia i to jest po prostu błąd w systemie. Czy myślisz może, że egzorcyzmy, opętania, nawet na standardy katolickie, są jednak zabobonem, a może nawet jakąś próbą oszukiwania wiernych?
Trudne pytanie. Muszę się nad nim chwilkę zastanowić. Znaczy, ja przede wszystkim nie wiem. To znaczy, mam do tego taki stosunek ambiwalentny. Ja od razu przepraszam, bo to może być takie, że wiele osób może być zawiedzionych, tak, że ja tak unikam odpowiedzi na to, ale z wiekiem człowiekiem bardzo praktycznym i po prostu moim zdaniem ten aspekt praktyczny jest tutaj najważniejszy. To znaczy, nawet jeżeli gdzieś istnieje takie teologiczne opętanie, że to diabeł wszedł w człowieka, no to ja go nigdy nie widziałem i wszystkie te relacje, które znam, dało się wytłumaczyć w inny sposób. I myślę, że taki po prostu zdrowy rozsądek, ale też taki katolicki zdrowy rozsądek nakazuje, żeby najpierw rozważać te rzeczy zupełnie naturalne, przyrodzone, a dopiero później sięgać po jakieś rozważania takie nadprzyrodzone. Tak mi się wydaje, że powinna być kolejność dla katolika w tych sprawach i w każdych innych. No i teraz no, często taki argument się pojawia. Ja też mniej znam katolicką teologię niż Karol Fiałkowski. Nie wiem, czy jako dobry katolik jestem zobowiązany w to, żeby wierzyć w takie teologiczne opętanie, że diabeł opętuje duszę człowieka. Prawdopodobnie może tak. I często się przytacza właśnie w tych rozmowach, jak ktoś ze mną polemizuje, to takie fragmenty z Pisma Świętego, że właśnie Jezus wypędzał złe duchy. Ja faktycznie wierzę w Ewangelii, w tą naukę, która z niej płynie, tylko że jak się w to wczytać dokładnie, to Jezus też uzdrawiał na przykład z takich chorób jak z krwotoku, ze ślepoty i to było też przypisywane złemu duchowi. Że to zły duch kogoś tam trzymał w jakiejś chorobie, nie? I jednak jest coś takiego, że jak mamy problemy z oczami, to nawet jak ktoś jest bardzo wierzącym katolikiem, to idzie z tym problemem do okulisty. I nikt nie podnosi tego, że to jest jakaś sprzeczność z wiarą, jeżeli robi w ten sposób. I wydaje mi się, że jak ktoś ma na przykład objawy zaburzeń dysocjacyjnych albo jakieś objawy schizofrenii, no to byłoby wskazane, żeby iść do psychiatry, niezależnie od tego, jakiego się jest wyznania. To jest taka rzecz. Druga rzecz jest taka, że z tego co wiem, w każdej religii jest jakiś rytuał uwalniania, tak nazwijmy to, jakiegoś takiego uwalniania, oczyszczania od wpływu złych duchów i demonów. I w tym sensie wydaje mi się, że jest dużo ważniejsze, niż żeby z tym walczyć, to żeby po prostu taki rytuał w kościele nie ma takiej formy patologicznej. Bo tak jak na przykład jest chrzest, zwłaszcza w Starym Rycie, jak jest chrzest, no tam są takie elementy, które też są bardzo podobne do rytu egzorcyzmu, że też się wypędza jakby złego ducha i Wyrzeka się. nie ma tam elementów przemocy. I na grupie ten rytuał, który dotyczy egzorcyzmów, można wypełnić bez żadnych elementów przemocy. To, co egzorcyści po prostu mówią na YouTubie na temat egzorcyzmów, w ogóle nie znajduje żadnego potwierdzenia w źródłach, jakby w kościelnych księgach, które jakby są instrukcją, jak ten rytuał wypełnić. To są takie wyobrażenia, które powstały tak naprawdę, moim zdaniem, to jest taka adaptacja amerykańskich filmów z lat 70., tak? To się zaczęło w XX wieku, generalnie taki boom na egzorcyzm. To jest związane moim zdaniem bardziej z kulturą masową niż z jakimikolwiek kwestiami takimi stricte wewnątrzkatolickimi. I jeszcze bardzo jeden ważny aspekt. Ja też nie jestem ekspertem w tej sprawie, więc tylko się opieram na tym, co mi opowiedziano, że są na przykład takie to zaburzenie czy choroba. Zaburzenie, tak, że jest nerwica eklezjogenna. I w pewnych sytuacjach, właśnie w przypadku nerwicy eklezjogennej, z tego co wiem, taki rytuał oczyszczenia może być pomocny, może pomóc pacjentowi po prostu przezwyciężyć jakieś objawy tej choroby. No bo ktoś, kto jest przekonany o tym, że złe duchy go dręczą, przyjdzie na taki rytuał. Odprawi go, jeżeli to się odbywa bezpiecznie i bez jakby żadnej przemocy, to może mu pomóc. I z tego punktu widzenia, nawet z punktu widzenia ateisty, to byłoby przydatne, że jeżeli komuś to pomaga, nie ma jakby szkodliwych elementów w tym, to myślę, że jak najbardziej powinno być dopuszczalne.
Jeszcze jest taki prawny, przepraszam, że tak długo mówię, ale jeszcze jest taki prawny aspekt, taki też związany, mi się wydaje, z mentalnością naszego narodu, że jeżeli zakażemy egzorcyzmów, to bardzo trudno będzie ten zakaz wyegzekwować, ponieważ jakby to powiedzieć, no, jeżeli ludzie i tak będą chcieli chodzić do egzorcysty, tak jak chodzą do szeptuchy czy do bioenergoterapeutów, to nie będziemy mogli ich powstrzymać. A jeszcze możemy zrobić coś takiego, co jest bardzo niebezpieczne, że egzorcyści mogą zostać postrzegani jako święci męczennicy, którzy są prześladowani przez takich ludzi jak ja. I bardzo nie chciałbym, żeby coś takiego się działo. No jednak prawo, ja rozumiem, że prawo ma funkcję wychowawczą, ale nie może być zupełnie wbrew ludziom, bo wtedy ludzie się zbuntują. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Znaczy, myślę, że jeżeli chodzi o kwestie zakazów, to jest dosyć trudne i mi się wydaje, że to bardzo zależy od, tak jak mówisz, od pewnych nastrojów społecznych i czasem zakazy są konieczne, czasem nie przynoszą rezultatu. Ale jeszcze chciałam tak zahaczyć o jedną taką rzecz, bo właśnie ciekawi mnie Twoje zdanie na temat motywacji tych członków kościoła, znaczy mam na myśli tutaj księży, którzy jednak, można powiedzieć, że w jakiś sposób promują to takie bardziej jasełkowe podejście do egzorcyzmów, bo ja ci może przyznam się, co ja myślę na ten temat. Bo to, co właśnie mówisz o takim rytuale oczyszczenia, też mi się wydaje, że to, jak to opisałeś, jest bardzo sensowne i to przypomina inne rytuały, które są generalnie i w Kościele katolickim, i w innych religiach. Natomiast właśnie to takie podejście, ala jak właśnie z tych horrorów amerykańskich, mam wrażenie, że księża z Kościoła katolickiego zauważyli, że to jest coś, co u ludzi budzi pewien dreszczyk emocji, że takie traktowanie egzorcyzmów budzi trochę lęku i trochę takiej ekscytacji, bo jednak trzyma ludzi tak na palcach i z takim i trochę ich przybliża właśnie do tych wszystkich zjawisk nadprzyrodzonych. I wydaje mi się, że mówienie o tym trzyma ludzi w kościele, którzy na przykład normalnie albo mieliby wątpliwości, albo może tak na co dzień nie przeżywają swojej wiary. Także ja mam właśnie takie podejrzenie, że jest to trochę cyniczne, że pozwala się, właśnie, że robi się te filmy o egzorcyzmach, że pozwala się mówić takim osobom jak ksiądz Glass, bo ludzie lubią ten ludowy katolicyzm. Co o tym myślisz? Nie wiem. Trudne to jest pytanie. Ja mam bardzo taką dużą trudność, żeby ocenić, wiesz, wysądować, co ludzie myślą, jak ludzie to postrzegają. Ja myślę, że jest jakaś taka przestrzeń dla ludowego katolicyzmu i w ogóle dla takiego. To nie jest tak, że wszyscy ludzie muszą żyć w miastach i to nie dotyczy tylko spraw religijnych, tylko ludzie mogą mieć inne poglądy na wsi, na przykład, niż w mieście. I to nie jest tak, że wszystkich musimy zmuszać do tego, żeby myśleli tak jak ludzie, którzy żyją w mieście. I w tym sensie wydaje mi się, że to jest jakby, że trzeba walczyć z tym elementem, wiesz, przemocowym. Nie? Nie wiem, ja może ja bardziej bym chciał sprostować to, co mówię, niż odpowiedzieć na twoje pytanie, bo sam się nad tym teraz mając chwilę zastanowiłem, nie? Żebyście też mnie dobrze zrozumieli. No jakby jest taki też zarzut, z którym się spotkałem, zanim tu przyszedłem, że przychodzę do ateistów, którzy nic nie mogą zrobić, że powinienem w tym czasie poświęcić uwagę bardziej ludziom kościoła, tak, czy chodzić gdzieś po kuriach i opowiadać, żeby jednak ukrócili to. Ja też próbuję to robić, natomiast wydaje mi się, że
Wiesz, no zależy, nawet jeżeli ktoś jest ateistą, to myślę, że podobnie to pojmujecie, że przemoc nie jest niczym dobrym. I oczywiście, że te osoby religijne są narażone na przemoc ze strony egzorcystów, bardziej niż niereligijne, ale to jest coś, co powinniśmy powstrzymać, niezależnie od naszego światopoglądu, poglądu na to, czy Bóg istnieje, czy nie. I w tym sensie bym chciał sprostować ten pomysł, żeby była dobrze zrozumiana. Ja nie uważam, żeby zakaz egzorcyzmu był docelowo dobrym rozwiązaniem, tak? Ale to wcale nie znaczy, że nie należy postulować tego u polityków, żeby na przykład złożyli taki projekt ustawy zakazujący egzorcyzmu. Jest coś takiego, no posłowie składali też głupsze projekty niż to. I bardzo jestem zawiedziony w ogóle brakiem takiej reakcji państwa na te wszystkie rzeczy, które opisuję. No ja mam wrażenie, że bo naprawdę streszczenia tych wystąpień egzorcystów, tak? Jak mamy na przykład takich mędrców jak ojciec Anselm Frączek, tak? No to co on opowiada, ja to jest na moim kanale film, to już nie będę całego streszczał, no ale generalnie to, co on opowiada, gdyby nie to, że ma habit, to już naprawdę nie dotyczy tylko tego, że to dotyczy jakiejś przestrzeni religijnej. Gdyby był innego wyznania, gdyby nie był katolikiem, gdyby nie był księdzem katolickim, to połowa z tego, co powiedział, by wystarczyła, żeby prokuratura się nim zainteresowała. Bo on w zasadzie, z mojego punktu widzenia, przyznaje się do przestępstw, opisując to, co robił na egzorcyzmach. I w tym sensie jest po prostu dla nas, jako obywateli, niezależnie czy jesteśmy ateistami czy katolikami, powinniśmy wywierać presję na organach władzy, żeby reagowali na to. Tak mi się wydaje. Tu dostrzegam taki duży potencjał, bo na pewno wśród waszych widzów jest, tak przypuszczam, więcej wyborców lewicy na przykład niż wśród widzów na moim kanale, czy wśród moich znajomych, tak, którzy są zaangażowani w kościele zazwyczaj. I no mamy rok wyborczy, tak? I ja nie rozumiem, dlaczego żaden polityk nie potrafi podnieść tego na sztandar, no, zwłaszcza z takiej formacji lewicowej, która się gdzieś identyfikuje jako antyklerykalna. Jest to jakieś ogromne zaniedbanie, uważam, ze strony tych polityków. Bardzo bym chętnie przywitał taki projekt w Sejmie. Ja czasami mogę tak powiedzieć, już kończę, przepraszam, że tak długo mówię, bez jakby pytań sam z siebie, ale no, czasami przyjmuję coś takiego, że robię takie tournée po biurach poselskich lewicy w Warszawie i tam przychodzę, jakby udając takiego antyklerykała i z oburzeniem właśnie mówię, że oni jeszcze nie złożyli żadnego projektu, który by zakazywał egzorcyzmów. Jestem oburzony, że SLD dało więcej przywilejów Kościołowi niż PiS, co w gruncie rzeczy jest prawdą, tak? I nie tylko taką retoryką z mojej strony. I w tym sensie wydaje mi się, że byłoby to dużo bardziej wiarygodne dla tych naszych przedstawicieli, czy może bardziej waszych przedstawicieli, tak, niż moich. No ale generalnie posłowie są naszymi przedstawicielami i byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś na przykład podejmował taką presję wobec tych ludzi, na których głosuję, żeby jednak to znalazło jakiś oddźwięk w ich działalności publicznej, bo uważam, że jest przestrzeń na to ogromna. Tak, tu się zupełnie z Tobą zgadzam i też myślę, że chyba to jest największym systemowym problemem jest to, że władza świecka nie reaguje na te nadużycia. Zupełnie się tutaj zgadzam w 100%, ale też jestem ciekawa, jako osoba, która jest wewnątrz Kościoła katolickiego, czy Ty widzisz jakieś właśnie problemy systemowe, które są w Kościele? Czy te nadużycia, o których właśnie mówiliśmy, i dotyczące egzorcyzmów, i też wspomnieliśmy też o molestowaniu seksualnym w ogóle i molestowaniu seksualnym dzieci. Czy uważasz, że to jest bardziej problem pewnych konkretnych indywidualnych księży, czy widzisz właśnie ten problem na poziomie systemowym, że Kościół działa w jakiś sposób, który na to pozwala i jest w tym systemie coś, co byłoby do zmiany? No z pewnością jest wiele rzeczy, które byłyby do zmiany. To jest jakby bardzo dobrze opisane, że Kościół katolicki przeżywa swój kryzys jako organizacja. Jest wiele
bardzo nieefektywnych, archaicznych i patologicznych elementów w systemie jakby władzy, w kościele, w wielu, wielu aspektach. I to jest też dla mnie przykre jako katolika, bo ja mam taką perspektywę nie antyklerykalną, że jednak z mojego punktu widzenia, mimo że się na tym może nie znam za dobrze, ale no, naprawdę z mojego punktu widzenia, w wielu rzeczach Kościół historycznie w średniowieczu wypracował bardzo nowoczesne mechanizmy, jeżeli chodzi o swoje funkcjonowanie. Natomiast obecnie jest przeciwnie. I w ogóle przy okazji filmu ja opublikowałem na stronie internetowej egzorcyzmpolski.pl taki list, który pół roku wcześniej skierowałem do władz Kościoła, gdzie na końcu wymieniam swoje postulaty. I moje postulaty dotyczą tylko spraw systemowych. To znaczy nie ma tam żadnego postulatu dotyczącego pojedynczego księdza. Mi chodzi tylko o zmiany systemowe, no bo dostrzegam ogromną po prostu przestrzeń do zmian systemowych, akurat w tej sprawie. Więc o tym chyba mogę powiedzieć. Nie chcę krytykować Kościoła zbyt szeroko i wychodzić poza ten temat, o którym rozmawiamy, no ale weźmy taką sytuację, że ja już, to jest prawie 1200 dni temu, no ponad 1100 dni temu, zadałem pytanie koordynatorowi egzorcystów w Polsce, ilu jest w Polsce egzorcystów? I on nie wiedział. I do tej pory nie udało mi się tego ustalić. Dostrzegam sprzeczność między takim stanem rzeczy, a tym, że Kościół próbuje nam wmówić, że sprawuje jakiś nadzór nad egzorcystami. No nie można sprawiać nadzoru nad egzorcystami, jeżeli nawet nie wiadomo, ilu ich jest. Więc myślę, że bardzo prosta rzecz, naprawdę wymagająca tylko dobrej woli, stworzyć listę egzorcystów, opublikować ją na stronie episkopatu i każdego, kogo nie ma na tej liście, a odprawia egzorcyzm, karać jakimiś sankcjami kościelnymi czy niekościelnymi, no, kościelnymi, tak? Jakoś nawet upomnieniem kanonicznym, jakąś najdrobniejszą karą po prostu. I to by było jakimś wyrazem dobrej woli. Nie wymaga to naprawdę angażowania żadnych zasobów, tak? Jest więcej takich mam postulatów systemowych. No, nie wiem, na przykład jest, dla mnie jest taki, wiem, że to może nie jest najważniejsza rzecz dla was, tak? Ale dla mnie jest kluczowa w ogóle, dlatego na pierwszym miejscu to wymieniam. Dla mnie jest szokujące, oburzające, obrzydliwe, że toleruje się taką teologię, wedle której w mojej religii, tak, którą przyjąłem dobrowolnie, przedstawia się jakieś praktyki w zasadzie BDSM-owe jako nieodłączny element tej religii. I w ogóle się z tym nie zgadzam, ale powiedzmy, że nie jestem biskupem, więc mam do tego taki neutralny stosunek oficjalnie. Chciałbym tylko, żeby władze kościelne się ustosunkowały do tego, czy w katolicyzmie, w polskim katolicyzmie, potrzebne są takie elementy wiązania nastolatek i wpychania im na przykład krzyża do ust. Czy to jest coś takiego, czy gdzieś tam na przykład dotykania pokroczy. Czy to są takie elementy, które są konieczne w naszym kościele. Mam z tym duży problem, żeby to zaakceptować bezkrytycznie. Co jest takich rzeczy? No, mamy takie prawo absurdalne w kościele, jak kodeks prawa kanonicznego, ale nawet nie kodeks prawa kanonicznego, nawet wystarczą te wytyczne, tak? Wytyczne są najlepszym przykładem. Biskupi wydają takie wytyczne dla egzorcystów, nie ma żadnej sankcji związanej z tym, jeżeli ktoś tych wytycznych nie przestrzega. I w zasadzie są księża, którzy ich działalność publiczna ogranicza się do tego, że w zasadzie wszystkie te wytyczne łamią. I mam z tym duży problem. No, jak biskupi się z tym czują, że mając taką władzę absolutną w kościele, pozwalają sobie na to, żeby egzorcyści po prostu publicznie ich lekceważyli? Dlaczego nikt na to nie reaguje? To jest Tak, bardzo ale właśnie trudne do zauważyłeś, zaakceptowania. że. Myślę, że jeszcze trudniejsze dla osoby wierzącej. Tak. Przepraszam, że się wtrącę, ale właśnie, bo zupełnie się z tobą zgadzam, że właśnie, bo władza w kościele jest bardzo zhierarchizowana i przełożeni, biskupi, przełożeni, księży mają bardzo dużą władzę i możliwości odnośnie, żeby powiedzmy, no, zająć się kimś, kto jest niesubordynowany. I właśnie tutaj sam powiedziałeś, że lekceważą takie sytuacje, kiedy księże, egzorcyści łamią jakieś wytyczne, ale na przykład kiedy były takie przypadki, kiedy zdaje się, że ojejku, zapomniałam jak się nazywał, ksiądz, co był naczelnym Tygodnika Powszechnego. Przypomnij mi, ty będziesz wiedział. Adam Boniecki. Właśnie, bo Adam Boniecki. Zdaje się, że nie miał publicznie się wypowiedział, że nie ma zdecydowanej opinii na temat tego, czy krzyż powinien wisieć w parlamencie, czy nie. Dostał momentalnie zakaz na wystąpienia publiczne. Także mam wrażenie, że oni wtedy, kiedy
uważają, że jest to dla nich ważne, to umieją, umieją używać tej władzy, co od razu sugeruje, że jednak w przypadku tych nadużyć seksualnych, wykorzystywania, nadużyć jakichś przemocowych, no mam wrażenie, że nie jest to na szczycie ich listy. No ja mogę tylko się zgodzić, tak, mogę powiedzieć, że tak. Mam gdzieś taki też opór, może to jest takie trybalistyczne myślenie, ale mam po prostu też opór z tym, wobec tego, żeby, wiesz, krytykować jakoś Rozumiem. swój kościół bardziej, niż to jest niezbędne, tak, więc jest coś takiego. Rozumiem, No, też nie myślę, chcę cię że no, stawiać w jednym takiej tylko zdaniem mogę sytuacji. powiedzieć, no jest taki, jest taka okoliczność, że no, z moim zdaniem, ja jestem nikim, tak, nie jestem wykształconym człowiekiem, ale wydaje mi się to dosyć wyraźne, widoczne, że takim głównym problemem w Kościele jest to, że mam patologiczny system wyłaniania elit w tym Kościele, tak, on jest jakby upośledzony po prostu, ten system wyłaniania elit i tutaj jest problem, że wbrew pozorom, tak, no, poziom tych księży, którzy są często na najniższej, że jakby hierarchii, jest dużo wyższy niż przełożonych. I zarówno jeżeli chodzi pod kątem jakby intelektualnym, i jest wiele na ten temat różnych przykładów. Nie wiem, czy chcę je wszystkie podawać, no ale myślę, wydaje, że gdyby naprawić sam ten model wyłaniania władzy w Kościele, to już wiele rzeczy by się poprawiło. Dobrze, wiesz co, widzę, że mamy telefon i to od osoby, która była egzorcyzmowana. To może połączymy się No jejku. Z Michałem. Poprosimy o linię numer jeden. Połączymy się z Michałem. Michał, jakbyś mógł wyciszyć stream. Połączymy się Halo, cześć Gosiu. Halo, witam. Czy słyszysz nas dobrze? Głośno i wyraźnie. Super. To witamy cię, Michale. To z czym do nas dzwonisz? Już. Ja dzwonię z moją historią. Obserwuję od dłuższego czasu stację. Przeglądałem wszystkie odcinki. A akurat jakby temat egzorcyzmów jest mi bliski, bo go doświadczałem na własnej skórze. Nawiązując jeszcze do tego, co Paweł powiedział, wydaje mi się, że jakby byłem kiedyś ministrantem i na mszy chrzcielnej ten element egzorcyzmu no jest dość formalny w Kościele. I z tego, co ja słyszałem, no, faktycznie jest to tak nazywane, że jest to egzorcyzm, tak? Czyli wyparcie się szatana i zła, no to to jest jakby taki rytuał egzorcyzmu. A wracając do mnie, to miałem taką sytuację w 2016 roku, że moja siostra czytała książkę jakąś, ja już nie pamiętam tytułu, ale jakaś o uwielbieniu. To był koniec 2016 roku. No i ona była gdzieś po spowiedzi, przeczytała tą książkę. No i stąd mi zowąd dostała darów Ducha Świętego. Oczywiście nikomu o tym nie mówiła. Dowiedzieliśmy się o tym niechcąc, ponieważ no, moja żona miała dobrego znajomego, który no, też jakby był wspólnym znajomym. No, on niechcący się wygadał jakby mojej żonie, że miało takie miejsce, że moja siostra jakby dostała tego daru języków. No więc moja żona długo się nie zastanawiała, wbiła jej numer telefonu do mojej siostry. No i zapytała, jak to wygląda. No, telefon był na głośniku, wszyscy byliśmy ciekawi. No i ona powiedziała, że tak, że właśnie miała, chciała to skonsultować. No i ona powiedziała do niej, no to słuchaj, to jak ty mówisz tymi językami, no to chcemy zobaczyć, jak to wygląda.
No i faktycznie zaczęła mówić. Dodam, że kiedyś chodziłem na takie msze. Halo, halo? Halo, czy nie słyszymy cię, Michale? Tutaj dostaliśmy wiadomość od realizatora, że przerwało połączenie. Jakbyś mógł, Michale, jeszcze raz zadzwonić, od razu cię wrzucimy. No, ale Paweł, zaczyna się ciekawie. Myślę, że to może być ciekawa historia. Tak, jestem bardzo ciekawy dalszego ciągu tej historii. Nie mogę się doczekać po prostu, żeby to usłyszeć. Tak, także prosimy, Michale, dzwoń. I oczywiście zachęcamy też, bo mamy cały czas linie otwarte, także zachęcamy widzów do dzwonienia. Jeżeli macie jakąś właśnie jakieś doświadczenia z egzorcyzmami albo też opinie na temat egzorcyzmów, to zapraszamy. I widzę, że chyba udało się Michała odzyskać. Czy możemy prosić Michała jeszcze raz? Cześć, słychać mnie? Tak, wróciłeś. Wróciłem, dobrze, więc będę kontynuował. No i siostra faktycznie zaczęła mówić. Ta jej mowa przypominała jakiś taki język starożytny. Ja wspominałem, że chodziłem na takie msze, no i jakby tam też niby były takie modlitwy językami, ale to zupełnie inaczej wyglądało u mojej siostry. No i to mnie jakby poruszyło. Jakby to był taki zwrot, kiedy ja jakby ona też wcześniej jakieś miała problemy z opętaniem. To jest taka historia, do której może wrócę jeszcze. To był taki dla mnie zwrot, tak, że faktycznie coś istnieje, tak, że jakby to, co się zadziało, było dla mnie jakimś dowodem na istnienie Boga takim, którego ja doświadczyłem. No i nastąpił zwrot w takich moich praktykach religijnych. Zacząłem się modlić i też dość często chodzić na takie msze o uzdrowienie. Głównie do zakonu kapucynów. I tam faktycznie w którymś momencie miałem taką styczność z osobą, która no, była msza, ona gdzieś zaczęła charczeć, nie charczeć, no te msze dużo osób tam skupiały. No i to taka pierwsza rzecz, taki lęk się pojawił. Kurczę, coś takiego dziwnego. Ale w którymś momencie byłem też z córką na takiej mszy. No i ona ode mnie odeszła. Ona zawsze była taka odważna, samodzielna, gdzieś się odrywała. No i był taki moment, gdzie gdzieś z tłumu jakaś osoba opętana na czworaka wyszła pod sam ołtarz, siadła obok niej na tej ławce. No ona się niesamowicie wystraszyła. Było takie dziwne doświadczenie. Córka niespecjalnie była religijna, ona wtedy miała chyba jakieś 13-14 lat, no ale wystraszyła ją to cała sytuacja. Ja jakby też w swojej historii szukałem takich problemów, że coś jest ze mną nie tak, że w jakiś sposób jestem zły, bo mi się życie nie układa. Jakby no, to było podstawą szukania kontaktu z egzorcystą. I zacząłem chodzić na, jakby umawiać się z egzorcystą. No, nie było łatwo, bo być na daną godzinę. No jakby te modlitwy nijak mi nie pomagały. Jakby ja czekałem, czy się coś wydarzy podczas tych modlitw, czy coś faktycznie duchowo się poczuje, zmienię w jakiś sposób. No nic takiego się nie działo. Poza tym, że tam wszystko to wyglądało no, dość serdecznie, czyli ja na początku mówiłem, że uważam, że w którychś moich obszarach życia no coś jest nie tak, coś się źle dzieje.
Po czym to było coś takiego jak spowiedź, tylko taka różniejsza, gdzie się siedziało z tym egzorcystą. No i potem dokonywał modlitw, namaszczał, ja gdzieś klęczałem, on się modlił. No i kilka razy brałem udział w takich egzorcyzmach. Nic się niespecjalnie nie zmieniło. To też często chodziłem jakby za namową żony, bo ona jakby gdzieś utwierdzała, że to powinno mi pomóc, że coś jest ze mną nie tak. Miałem taki jeszcze epizod, gdzie ja chciałem żonę umówić na taką wizytę i faktycznie pod drzwiami, tam gdzie taki egzorcysta, on jakby raz w tygodniu tam jest i taki egzorcyzm przeprowadza, no spotkałem taką dziewczynkę, pierwsza, druga klasa liceum, drobna dziewczynka, jakby taka widać, że subkultura, taka osoba, która słucha cięższej muzyki. Ksiądz, ten ksiądz egzorcysta mnie nie widział, tak? Ja gdzieś tam stałem pod drzwiami, ona weszła. No i takie miałem doświadczenie przerażenia, że tam był straszny ryk. Ja sobie jakby nie wyobrażałem, że osoba o takiej posturze jest w stanie wydać z siebie takie dźwięki. I to jest taki epizod, że ja sobie nie wiem, co myśleć, tak? Ja się tutaj dzielę z wami. Czymś takim ja już potem tam nie zaglądałem przez okno, bo się nie dało. Ale no to była taka druga rzecz, która gdzieś dawała do myślenia, a w zasadzie budziła lęk. Lęk, który on skłania, że się wierzy w takie rzeczy. A mam pytanie, ponieważ... Przepraszam, że się wtrącę, ale jestem ciekawa jednej rzeczy, ponieważ mam właśnie w tabelce, że jesteś osobą niewierzącą. Czy to właśnie to rozczarowanie efektami egzorcyzmu sprawiło, że jednak przestałeś wierzyć, czy to jeszcze coś innego? Bo rozumiem, że zacząłeś bardzo wierzyć właśnie ze względu na to doświadczenie siostry, która dostała te znaki od Ducha Świętego i czy właśnie rozczarowanie egzorcyzmami się jakoś przyczyniło do utraty wiary? Wydaje mi się, że bardziej taka rytualna praktyka mojej żony, że zacząłem jakby zwracać uwagę, że to idzie już w taki niezdrowy kierunek. Natomiast no ja pochodzę z rodziny katolickiej. W takiej się wychowałem, byłem ministrantem, przyjąłem wszystkie sakramenty, łącznie z sakramentem małżeństwa. I jakby takie pierwsze odejścia zaczęły się, gdzie były spięcia z moją żoną. U mnie jakby każda taka uroczystość rodzinna wiązała się ze mszą w kościele, z pobytem. Moja żona pochodziła z tej rodziny niepraktykującej i gdzieś zawsze były napięcia. Ona się opóźniała, szła niechętnie, natomiast gdzieś ja za to dostawałem po głowie. I były takie momenty, że ja na początku walczyłem o to, jakby mówiąc, no, chciałbym, żebyśmy wspólnie te praktyki odbywali, a potem to odpuściłem. I to odpuszczenie jakby gdzieś spowodowało, że nasze relacje małżeńskie się dużo lepiej zaczęły układać. Natomiast potem, gdy moja córka szła już do, była w takim wieku, 9 lat miała, ona szła do sakramentu komunii, wtedy jakby moja żona pierwszy raz, ona zaczęła takie praktyki, no we mnie to śmiech wzbudzało, ale ona zaczęła klękać, zaczęła się modlić na głos. I na początku te praktyki wyglądały tak rodzinnie, w sensie normalnie, tak jak ja się wychowałem, tak? Czyli tam jakaś modlitwa, różaniec. Nic nie było takiego, co by coś wzbudzało we mnie jakieś takie zastanowienie, że coś tu jest nie tak. I to był ten moment, jakby w okolicach 2016. Wspólnie praktykowaliśmy, czyli ja z żoną jeździłem na te różne msze. U nas to były też takie msze w Wolnicy, dość znane tu w Lubelskim, gdzie raz w miesiącu prowadził mszę taki znany
egzorcysta. Tam nie słyszałem o takich ekscesach, natomiast no, ten egzorcysta jakby modlił się nad moją siostrą, gdzie potem te historie właśnie zaczęły się z tym darem języków. Ja w międzyczasie gdzieś miałem taką dłuższą rozmowę z siostrą późnym wieczorem, gdzie rozmawiałem o tym, jak ona to czuje, jakie to jest doświadczenie, no bo był to ktoś bliski, tak, więc nie moglibyśmy tu mówić o tym, że ona mnie w jakiś sposób oszukała. Ona faktycznie modliła się nade mną, jeszcze raz tymi językami. Ja pamiętam, że miałem straszny zjazd. Potem się okazało, że to był jakiś tam, nie wiem, chyba 2 lutego czy jakiś inny dzień, że to był jakiś Światowy Dzień Depresji. Ale no to też mi tak dało do myślenia, kurczę, dziwne, nie? Taka modlitwa, zamiast tu coś lepiej się dziać. No to ja miałem taki zjazd, że z łóżka nie mogłem wstać. I to też taki był moment takiej niepewności. Co się dzieje? Ja też ją prosiłem, gdzie to idź, może skonsultuj z jakimś egzorcystą, odnosząc się do tego, co tu mówiliście w programie, no to akurat tutaj w Lubelskim no ci egzorcyści są wyznaczeni, oni są znani, gdzieś są na stronie episkopatu, więc nie był jakiś problem dotrzeć do takiej osoby. Jakby siostra gdzieś to w którymś momencie odpuściła, nie konsultowała i to tak zostało do dziś. Ja jakby już nie pytałem jej teraz, czy ona potrafi tymi językami mówić. Natomiast dla mnie no to wyglądało jak faktycznie taki język starożytny, nie jakiś bełkot. Coś, co trudno jest podrobić. Pomimo, że to, co się dzieje na mszach, uzdrowienie i to są jakieś takie dziwne, melodyjne mowy, to nie miało nic z tym wspólnego. Tak? Dla mnie to faktycznie było takie doświadczenie, które zmieniło moje podejście. No a potem jakby to odejście, te praktyki mojej małżonki, one zaczęły się już robić takie... taki lęk w niej rozbudzał już. Potem było takie odnoszenie się do że wszystko jest złe. Zaczęła dużo oglądać filmów księdza Chmielewskiego, księdza Glasa. No i tam już były takie narracje budujące, że no, że coś nie tak się dzieje w naszym życiu, że nam się nie układa i tak dalej. Stąd było chodzenie do tych egzorcyzmów. Miałem już jakby moja ostatnia wizyta, to już była u egzorcysty, u dominikanina. Faktycznie miesiąc na to czekałem, on w końcu nas przyjął gdzieś w piwnicach takiej starej bazyliki. Miał faktycznie takie pomieszczenie do egzorcyzmu. Faktycznie była rozmowa, potem modlitwa. To, co mnie rozbawiło, no to taki sprzęt, że ta woda święcona była w takim atomizerze i tak z zaskoczenia popsiukał mnie w twarz, no ale no, nic się nie wydarzyło. Potem była modlitwa gdzieś przed Najświętszym Sakramentem, pytanie, czy ja coś czuję w sercu i tak dalej. No mówię, że nic nie czuję. To znaczy ja w tym wszystkim byłem autentyczny, czyli jak tam szedłem, no to czekałem faktycznie na jakieś doświadczenia. Chciałeś coś poczuć. Takie, tak, takie w świecie fizycznym, ale też i w świecie duchowym. Faktycznie był taki moment po moim nawróceniu, ja taki punkt sobie ustaliłem w 2017 roku, to był 25 styczeń, więc to był taki okres jakichś 2 tygodni po tych wydarzeniach z siostrą, gdzie były takie modlitwy, że ja gdzieś próbowałem odmówić modlitwę Ojcze Nasz, czy wyznanie credo, no to takiej iluminacji jakby doświadczałem, czyli że każde słowo, czy z credo, czy z modlitwy wydawało mi się, że ono niosło bardzo wiele treści, ale to było dla mnie trudne do wypowiedzenia, tak? To był bardziej taki stan euforyczny. No i takie są doświadczenia. Jakby w kolejnych latach to wszystko opadało, zaczęło się robić duże napięcie między mną a małżonką i dziś jest taka perspektywa dla mnie bardzo sceptyczna
oglądałem dużo filmów też historycznych i jakby im bardziej się zgłębia wiedzę o tym, co jest w Biblii napisane, to odnoszę się do Starego Testamentu, czy też jakichś audycji typu radio naukowe w jakichś takich sprawdzonych źródłach, no zacząłem dochodzić, że jednak dużo w podejściu do religijności jest tak, że mi się zdaje, niż faktycznie jest. I to na dziś dzień już... No ja odszedłem, tak? W końcu w którymś momencie lepiej się czuję bez niż z. Rozumiem. Paweł, czy masz jakiś komentarz? Czy to, co powiedział Michał, jakoś przypomina ci te przypadki, z którymi się spotkałeś? Czy może masz też jakąś opinię na temat właśnie tych niesamowitych sytuacji, typu właśnie mówienie językami albo krzyczenie opętanych osób w kościele? No nie chciałbym komentować tego, co Michał mówił. Bardzo dziękuję za ten głos. Mogę powiedzieć coś o mówieniu obcymi językami na przykład, ale to bardziej w odniesieniu do innej historii. To już taki się pojawiał. Takie dwie są takie rzeczy. Nie wiem, czy to tak wypada, żebym powiedział, bo to troszeczkę jest dygresja. Ja absolutnie nie chcę tu polemizować z czymś doświadczeniem. Natomiast no mamy takiego księdza, mamy takiego ojca Marka Detlaffa. I on w swojej konferencji jest egzorcystą i w swojej konferencji mówił o takich dwóch właśnie aspektach, które są odbierane jako działanie, jako taki dowód na działanie złego ducha. To znaczy pierwszym z nich właśnie, który pamiętam, no to było mówienie obcymi językami. I ojciec Marek Detlaff, jak mówił o tym, że opętana osoba mówi obcymi językami, to sam w ramach dygresji powiedział, że on w sumie nie zna obcych języków, tylko że to brzmiało obco dla niego. I tutaj dostrzegam taką słabość takiej po prostu teologii o odnajdywania złego ducha. No ja to zestawiam na przykład z papieżem Benedyktem, wcześniejszym kardynałem Ratzingerem, który mówił przecież do nas po polsku, ucząc się fonetycznie polskich zdań, a nie rozumiał polskiego. I nie było w tym ani działania demona, ani żadnej nadprzyrodzonej aktywności, tylko się nauczył fonetycznie jakichś rzeczy. Poza tym, jak ktoś na przykład nie zna języka, to można do niego bełkotać, na przykład używając dużo takich szeleszczących głosek i udawać, że to jest hebrajski. Tutaj dostrzegam taką możliwość, więc nie wydaje mi się, żeby to było ostre kryterium po prostu, po którym można by diagnozować pacjenta. No i druga taka rzecz jest, którą często się przywołuje, to akurat Michał o tym nie mówił, ale ja sobie pozwolę sam dodać, mówi się o tym, że opętane osoby znają wiedzę tajemną, że mają dostęp do wiedzy tajemnej przez złego ducha. I tutaj też ojciec Marek Detlaff przychodzi z pomocą, bo on to dokładnie opisuje, co było dla niego w jego praktyce egzorcystycznej takim przypadkiem. To znaczy on mówi, że był na pielgrzymce z wiernymi w Rzymie i tam osoba opętana miała dostęp do wiedzy tajemnej, ponieważ ona wiedziała, gdzie pójdzie papież. I co mówiła egzorcyście właśnie na tych rytuałach, gdzie, w którym miejscu znajduje się papież, gdzie właśnie pójdzie, czy gdzie, w którym się znajduje pomieszczeniu, czy w której bazylice. I tutaj dostrzegam taki problem logiczny po prostu, ponieważ jeżeli ojciec Marek wiedział też, gdzie papież się znajduje w tym momencie, żeby weryfikować te rewelacje osoby opętanej, no to ta wiedza była publicznie dostępna, czyli osoba potencjalnie czyli nie tajemna. Mogła też przeczytać w internecie. Drugi aspekt jest taki, że jeżeli ojciec Marek Detlaff nie wiedział, gdzie znajduje się papież, taka osoba z takimi psychotycznymi objawami mogła całkiem szczerze mówić o tym, gdzie się wydaje, że papież się znajduje, ale się w innym miejscu, egzorcysta tego zweryfikować. Więc taki mam po prostu problem, ale to, jak mówię, to nie jest przeciwko Michałowi ta opowieść, tylko chciałem tak wspomnieć przy okazji. Tak, ja uważam, że to są bardzo fajne przemyślenia.
Michał, czy ty jesteś jeszcze z nami? Bo właśnie. Tak, tak. A jest. Tak. Tak, właśnie nie byłam pewna, czy się rozłączyłeś, czy jeszcze jesteś. Mi tak. Trochę mi tak przykro słyszeć, że w sumie, bo takie mam wrażenie, że to w sumie ta sytuacja, która sprawiła, że uwierzyłeś, że potem rozumiem, że wzrost tych intensywności tych rytuałów no jednak wpłynął na to, że jakoś się tak odłączyłeś od żony i myślę, że to jest takie przykre. To mi się nasunęła taka refleksja, ale sama nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dodać, albo masz może pytanie do naszego gościa? Ja może jeszcze dodam do mojej historii na przykład. Pierwsza rzecz to taka, że żaden z tych egzorcystów jakby nie wysyłał mnie do psychiatry, tak? Czyli pierwsza rzecz, nie było jakiejś weryfikacji. No to, z czym ja się na dzień borykam, to są stany depresyjne. Tak, i wydaje tak, właśnie mi się, zapomniałam że jakby cię tak... o to zapytać. Mhm. Czyli ty też sam na początku nie miałeś takiej refleksji, żeby pójść do terapeuty albo do psychiatry, tylko to była pierwsza reakcja, żeby pójść do egzorcysty. Pierwsza taka, ponieważ jakby żona w tych swoich obawach, ona jakby zazwyczaj neguje autorytety i jakby na początku też moich problemów poszukiwałem psychologa, który jest psychologiem katolickim, tak zwanym, akurat był to ksiądz katolicki. Bardzo źle dla mnie przebiegła ta terapia, wręcz no, niemalże przez okno chciałem skakać. Na dziś dzień mam dużo większe doświadczenie, jeśli chodzi o terapeutów. Mam ze sobą i terapię behawioralną, i psychodynamiczną. Akurat wtedy była psychodynamiczna, no ale jakby Kościół był był takim autorytetem, któremu się ufało, tak, że jakby osoba, która jest niewierząca, w jakiś sposób będzie odciągała od religijności, jakby do tego momentu wydarzenia, do 2017 roku, no to byłem po prostu w jakiś sposób, wychowałem się. Oczywiście musiałem chodzić do kościoła, bo tego rodzice ode mnie oczekiwali. To jakby nigdy nie było u mnie ani rozmów w domu na temat wiary w takim kontekście, czy wierzę, czy nie, tylko było coś takie podporządkowanie się. No, moi dziadkowie pochodzili, byli na wsi, więc moi rodzice też oboje pochodzili ze wsi, więc to jakby miałem też wgląd w taką religijność prostą, to tak to nazwijmy, tak, gdzie widziałem moich dziadków, gdzie właśnie w bardzo prosty sposób ufali i ten autorytet Kościoła był taki no nieomylny, ale mu się ufało, tak? Dziś już patrzę na to z innej perspektywy. I też jakby praktyki nie były mi obce. Dziś ja już jestem kilka lat poza praktykami, czyli nie praktykuję. Wiem, że dość długo wyzbywałem się takiego lęku typu przychodzę przy kościele i się nie przeżegnam, przychodzę przy kaplicy i się nie przeżegnam. Niesubordynacja. Dziś, tak, czyli taki był lęk, że coś jest nie tak, jakiś taki, że albo no coś nie tak robię, tak? Na dziś dzień już nie zwracam na to w ogóle uwagi, no ale jakby wychodzenie z tej rytualności, jak się jest w rytuale, to uważa się, że wszystko, co się dzieje, to jest coś normalnego, tak? A wszystko, co jest poza, no to jest coś obce. Na dziś dzień czasem uśmiech na ustach wywołuje mi to, kiedy ja widzę i mam do czynienia z innymi praktykami, czy nawet rodziców, którzy mnie zapraszają do modlitwy. No, dla mnie na dziś dzień jakby Biblia jest, no, jest jakąś literaturą piękną, mitem i tak to postrzegam. Uważam, że każdy ma swój wybór.
w co wierzy i czy wierzy i na tym poziomie to pozostało, tak? Natomiast no, chciałem się podzielić moim doświadczeniem, bo jednak w tym doświadczeniu nie udało mi się rozwiać, ponieważ siostra jakby nie chciała pójść i zweryfikować tego języka. Dlaczego ja chciałem zweryfikować? No bo egzorcyści podobno mają dostęp do ludzi, że jest i dar języka, jest i dar tłumaczenia, więc ja jakby chciałem zweryfikować, czy to jest faktycznie taki język, ponieważ no, ta mowa odróżniała się od tego, co się słyszy na takich popularnych mszach. Nie udało mi się, tak? Jakby dziś dla mnie nie jest to istotne. No i ta druga opowieść, tak, o tej dziewczynce, to też było zupełnie z zaskoczenia. Tam nie było mowy o jakiejś inscenizacji. To było po prostu doświadczenie, którym ja się dzielę. No i na dziś dzień nic takich rzeczy nie pomogło. Ja nie wiem, czy osoby, które są na takich mszach i jakby są wskazywane jako opętane, czy to są ludzie, którzy w jakiś sposób udają, żeby po prostu przyciągać tam publikę, czy to są ludzie, którzy są naprawdę chorzy, bo to się nie dzieje dość często, tylko raz na jakiś czas i są, ale nie ma nad tym jakiegoś nadzoru, to znaczy to nie jest w ogóle komentowane na takiej msze, tylko ludzie przychodzą, coś widzą, czasem obok takiej czyli to się po prostu stoi dzieje osoba. I nie ma wyjaśnienia tak, żadnego. Bez jakiegoś tam komentarza, no wiadomo, msza odprawia egzorcysta, coś się dzieje, no to każdy sobie na zasadzie sugestii coś dopowiada w głowie, natomiast no, od osoby prowadzącej taką mszę nie ma żadnej informacji, no i to potem rodzi takie domysły, tak, domniemania. No rozumiem, że jest swoboda interpretacji. Dokładnie. I nie wiem, czy celowa, czy taka przypadkowa, tak? Chyba tyle z mojej strony, chyba, że macie jeszcze jakieś pytania. Ja oczywiście tą historię w skrócie opowiedziałem, no bo to też się działo pod tym, że ja wiele materiałów na YouTube oglądałem właśnie, czy księdza Glasa, czy księdza Chmielewskiego, czy też czytałem świadectwo Alicji Lęczewskiej, często też egzorcyści na tych mszach odnosili się do tego, no i jest taka właśnie literatura, która no, ma tak zwany imprimatur, czyli no, jest akceptowana przez Kościół, gdzieś wykorzystywana. No, tylko no, właśnie tych rzeczy, one jakby równolegle coraz coś się takiego pojawia i nie wiadomo, co z tym zrobić. Na dziś dzień ja już jestem poza tym nurtem. Bardziej skierowałem się właśnie w takie podejście sceptyczne. Staram się na wszystko patrzeć, weryfikować, mieć dystans. I lepiej się z tym czuję na dziś dzień. Lepiej mi się to z tym żyje. Cieszę się. Dziękuję. To dzięki, Michał. Dziękuję, że zadzwoniłeś i opowiedziałeś nam o swojej historii. No i cieszę się, że jesteś w lepszym miejscu już teraz. Psychicznie rozumiem też, że się lepiej czujesz. Tak. Dziękuję. Ja to jeszcze dodam, że podczas waszej rozmowy sobie zerknąłem w Wikipedię i faktycznie widzę opętanie, no jest też opisane w ujęciu psychiatrycznym. Faktycznie widzę w klasyfikacji ICD-10 jest taki opis jako choroby, więc no jest to coś, gdzie jest przez naukę ujęte w jakieś ramy, tak? To ja niestety nie wiem, może teraz na szybko nie jestem w stanie sprawdzić, no, ale dziękujemy za telefon. Do usłyszenia. Link na forum wkleję. Do usłyszenia. Cześć. Dobrze, dziękuję. Mamy jeszcze jeden telefon. Już się robi późno, ale myślę, że możemy go jeszcze odebrać. Dobrze, więc prosimy linię numer 1. Halo? Halo, witam cię, Karol. Witam serdecznie. Słucham.
Czy chciałeś, tak, słyszymy cię? Chciałeś Tak, bardzo opowiedzieć dobrze. coś o opętaniach i o chorobach? Zgadza się, tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie tak uważam, że czasami właśnie jak są te opętania, nie? To tak się może wydawać, że to opętania, ale to mogą być czasami jakieś choroby, nie? I po prostu różni ludzie interpretują to jako opętania. No, takie mam przypuszczenie, nie? Że tak może być, jak uważasz? Tak wstępnie. Paweł, co myślisz? Pytanie o to, że, przepraszam, bo jestem taki, że się rozpraszam. Chodzi o to, że opętanie, że choroby są interpretowane jako opętanie, tak? No tak, tak, tak. Że, w sensie, że wiesz, że no tak mi się wydaje po prostu, że czasami tak jest, że wiesz, jak ktoś w coś wierzy, no to tak interpretuje inaczej trochę i po prostu jak na przykład jakiś człowiek się jakoś zachowuje, no to wiadomo, że jakoś tam jest interpretowany inaczej. No, chciałbym poznać opinię właśnie tak. No generalnie się z tym zgadzam, tak, to jest dokładnie tak jak mówisz, to znaczy jeżeli się weźmie No taki tak. średniowieczny opis demonicznego opętania, to on odpowiada objawom, zazwyczaj zaburzeń dysocjacyjnych, tak, i to co poprzedni No tak. słuchacz też wspomniał o opętaniu, które jest w podręczniku do psychiatrii opisane, tak, bo to jest faktycznie i w klasyfikacji ICD-10, i w klasyfikacji ICD-11 jest coś takiego jak trans i opętanie, tylko że to jest w grupie dotyczącej właśnie zaburzeń dysocjacyjnych, czyli z punktu widzenia psychiatry, jak rozumiem, jest to rodzaj dysocjacji. Natomiast też nie jestem ekspertem, żeby się na ten temat wypowiadać, tylko mogę odwołać się tutaj do, bo znam tylko jednego autora, który napisał książkę na ten temat. Doktor Jacek Dębiec napisał kiedyś taką książkę, to chyba było wydane przez UJ, właśnie dotyczącą tego zagadnienia, czyli opętaniu w ujęciu psychiatrycznym i tak. I to jest też moje zaniedbanie jako autora, bo ja mam takie poczucie, że powinienem spróbować z profesorem Dębcem porozmawiać na ten temat i miałem jakby, miałem to na liście, żeby zrobić, żeby prosić go o wywiad, ale nie. Nie zdążyłem tego jeszcze zrobić. Natomiast tak, no jest taka książka i myślę, że trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, jak ktoś się powołuje na to, bo na pewno podręcznik do psychiatrii nie może być uzasadnieniem do tego, żeby kogoś trzymać w piwnicy kościoła, przypinać go do kaloryfera i wpuszczać mu miejsca intymne olejem kujawskim. Tak, bo tak przypomnę, że właśnie to opisywała Irena, bohaterka twojego filmu, że właśnie to miało miejsce podczas jej egzorcyzmów. Znaczy, Karol, może dodam tak, że no Karol właśnie tak, no właśnie tak, bardziej mi chodziło o to, że są przypadki takie, że jednak ludzie normalni są, ale taka interpretacja, że opętani taka, a tak naprawdę, że mają jakiś problem czy coś i no wiesz o co chodzi pewnie, nie? I... Tak, ja myślę, że zresztą bardzo szeroka... Okej, to teraz lepiej ci rozumiem. To ja mogę spróbować szeroka, odpowiedzieć tak. Na to, opowiadając swoją osobistą historię. To znaczy, ja teraz doświadczam takiego stanu, który po prostu uświadamiam sobie jakieś złe rzeczy, takiej przemocy, której ja doświadczyłem w kościele, już to było parę ładnych lat temu, ale akurat taka się wydarzyła sytuacja, że teraz sobie uświadamiam tak naprawdę, co się działo 10 lat temu i mam takie objawy, lekkie objawy PTSD i traumy, takie właśnie psychosomatyczne objawy traumy. I jak na przykład ostatnio byłem na swoich rekolekcjach w zakonie jezuitów, odbyłem takie rekolekcje tygodniowe, no to było wtedy, jak świeżo się przyjechałem tam, świeżo jakby z
tymi objawami, właśnie takimi psychosomatycznymi objawami traum. I tam, ponieważ to jest związane z tą sferą religijną, to bardzo dużo było takich elementów, które mnie triggerowały, tak? Te rzeczy, które tam się odbywały, czyli msze, modlitwy i też takie odcięcie od świata spowodowało, że ja to mocniej przeżywałem. Ja na przykład jak była adoracja Najświętszego Sakramentu i nic działo się, nic co dla postronnego człowieka nie było nic takiego, co mogłoby powodować takie zachowania u mnie. Na przykład się szarpałem tak dziwnie, właśnie wykręcało mnie, znaczy tak się szarpałem nagle, jak sobie coś przypomniałem. Czyli miałeś I reakcję na dostrzegam takie, Najświętszy dostrzegam Sakrament. Takie. Tak. I można by to odebrać właśnie, jeżeli ktoś by był właśnie tak amatorsko do tego podszedł strony duchowej, to mógłby przypisać mi objawy opętania, tak? Ja na szczęście już jestem dorosłym człowiekiem i na tyle jakby świadomym, że nie dałbym się zaciągnąć z tego powodu do piwnicy. Natomiast no, to jest taki przykład, który znajduję, żeby spróbować odpowiedzieć na twoje pytanie. No dobrze, no to... A Gosza, jak uważasz? Ja właśnie, w zasadzie Paweł odpowiedział już za mnie, bo ja właśnie też miałam mówić, że zwłaszcza teraz, jak ja tak przesłuchiwałam, czy czytam jakąś prasę katolicką, czy właśnie przesłuchiwałam wywiadów z księżmi egzorcystami, ja miałam wrażenie, że oni opętanie przypisywali takim bardzo codziennym rzeczom, znaczy codziennym. Albo właśnie przypisywano opętanie wtedy, kiedy ludzie mieli problemy z depresją, albo czasem takimi po prostu zwykłymi spadkami nastroju. Że właśnie, no tak, i byli wychowani, że coś na przykład. Mi nie wychodzi, nie czuję się najlepiej, takie ogólne właśnie nie układa mi się, a to może to jest opętanie. Ja często miałam takie wrażenie i miałam wrażenie, że właśnie ta ich... interpretacja tego jako opętania wprowadzała ludzi właśnie w takie zachowania trochę histeryczne, ponieważ oni zaczynali w to wierzyć i zaczynali później każde zdarzenia, które im się przydarzały, interpretować właśnie przez ten pryzmat. I wydaje mi się, że wtedy taka osoba tak filtruje rzeczywistość wokół siebie, że wynajduje właśnie te demoniczne zagrożenia, że właśnie, nie wiem, straciłem pracę, to pewnie przez szatana, źle się czuję, to pewnie szatan. I myślę, że to jest potem taki efekt kuli śnieżnej. No też tak mi się wydaje, że właśnie jak ktoś... Jak jest taki przypadek opętania, to że właśnie no, te osoby też są wychowane w tym kręgu właśnie katolickim, powiedzmy, że wiadomo, co chodzi, także. Mogą być albo wychowane, albo nawet nie być, ale zaufają komuś, kto ich przekona do tego, że to jest właśnie opętanie. I ja myślę, że tu właśnie ten element takiego silnego autorytetu, któremu się ufa. Tak, autorytet właśnie i efekt placebo. Tak, autorytet, efekt placebo, coś takiego właśnie, tak mi się wydaje, ale właśnie pytanie, czy są jakieś badania nad takimi egzorcyzmami? Wiesz co, ja nie wiem, nie mam aż takiej szerokiej wiedzy w tym temacie, ale... To ja odpowiem szybciutko odnośnie badań nad osobami opętanymi, ponieważ tutaj jest bardzo cenne badanie, takie bardzo szeroko komentowane też za granicą, które przeprowadził dr Igor Pietkiewicz. I tam było 30, jeśli dobrze pamiętam, 30 osób, które były poddane egzorcyzmom. I bardzo, bardzo dokładnie zostały przebadane. Przez niego to jest taka bardzo cenna praca naukowa, jak rozumiem, bo niewiele takich badań się udało przeprowadzić. Szeroko, naprawdę szeroko cytowane. Więc myślę, że tutaj najwłaściwszą osobą, żeby właśnie to podsumować, jest dr Igor Pietkiewicz. To ja tego nie znałam, dobrze, chętnie sobie to przyglądam. Brzmi interesująco. No dobrze, no to z mojej strony by było wszystko i słucham dalej. Dobrze. Dziękujemy bardzo.
Dobrze. Ja myślę, że jeszcze, bo mamy jeszcze parę pytań z czata. Już właśnie tutaj miałam parę. Wspominałeś o księże Glasie i właśnie ktoś pyta się, pytanie, co sądzisz o działalności księdza Piotra Glasa? Trochę wspominałeś już na ten temat, ale może chciałeś się jakoś bardziej rozwinąć. Z racji tego, że ja po prostu dużo zajmuję się egzorcyzmami i dużo oglądam rzeczy na ten temat, to, to dzisiaj właśnie dzisiejszy dzień się zaczął tak, że zaproponował mi taką homilię wygłoszoną przez księdza Glasa. Ona była sprzed miesiąca, miesiąc temu opublikowana. No i tak, więc to świeże przemyślenia, bo dzisiaj właśnie przysłuchałem takiego wystąpienia księdza Glasa. No jest to znowu niezręczne dla mnie. Bo ksiądz Glas jest jakby bardzo, bardzo jakby uznanym autorem, tak, potężnym człowiekiem, a ja jestem prostym, jakby można powiedzieć, prostym człowiekiem. Natomiast to dwie rzeczy. Może zanim powiem o swojej opinii, tak, to bym się odwołał do tego, że tak jeszcze w ogóle powinni oceniać mądrzejsi ludzie ode mnie. I ponieważ już to zrobili, to można powołać się na nich, ponieważ jest taka naukowa recenzja dwóch książek księdza Glasa. To jest na pewno dekalog, jedną z nich jest dekalog, napisana z Tomaszem Terlikowskim. I ksiądz Grzegorz Strzelczyk, teolog, wyraził taką opinię teologiczną o tych książkach, no i ona zmiażdżąca dla tego nauczania, które ksiądz Glas wygłasza w książkach, które dodatkowo jest wygładzone, mam wrażenie, przez redakcję Tomasza Terlikowskiego. Bo te rzeczy, co mówi ksiądz Glas, są jeszcze bardziej skandaliczne z punktu widzenia katolickiego. Więc tyle, jeżeli chodzi o jakby związek księdza Glasa z katolicyzmem. Natomiast jeżeli chodzi o taką formę, to może tak opowiem, że no dla mnie homilie księdza Glasa to jest taka religijna, katolicka wersja filmów Patryka Wegi, które są też bardzo popularne, podobnie jak homilie księdza Glasa. No bo właśnie ja miałem takie wrażenie, jak dzisiaj tego słuchałem, zastanawiałem się, czy można jakąś polemikę podjąć z tymi tezami, które ksiądz Glas głosi. I dostrzegam taką trudność, że on po prostu wygłasza serię emocjonalnych zdań, które nie są ze sobą powiązane. Jakby sąsiednie zdania nie łączą się ze sobą treściowo. I bardzo trudno się polemizuje z czymś takim. Ja wiem, że jest bardzo wielu, bardzo, bardzo wielu koneserów księdza Glasa. Ja bym ich zachęcał do takiego ćwiczenia, ponieważ sam nie umiem tego zrobić, takiej inżynierii wstecznej, czy na podstawie takiego ulubionego występu księdza Glasa, oni byliby w stanie napisać konspekt tego wystąpienia. Bo ja nie jestem w stanie, to znaczy ja nie jestem w stanie dostrzec tam żadnego ciągu implikacji, który do czegoś prowadzi, żadnej tezy. I tutaj są takie dwie trudności, że rozumiem, że wielu jakby odbiorców w ogóle tego nie potrzebuje, więc z tego też powodu może to jest tak bardzo popularne. Drugi na pewno powód jest taki, i to jest też bardzo duża trudność dla takich osób jak ja, ponieważ podjęcie polemiki z czymś takim, o ile w ogóle to jest możliwe, to wymaga bardzo, bardzo dużo czasu i bardzo dużo pracy, żeby w ogóle wyłuskać jakąś myśl z tego, co mówi ksiądz Glas. Natomiast mam wrażenie, że wystąpienia księdza Glasa, on w ogóle ich nie przygotowuje. To znaczy, jeżeli ksiądz Glas ma wystąpienie na godzinę, to on ze swojego życia poświęca dokładnie godzinę, żeby to wygłosić. I w ogóle nawet przez 30 sekund się nie przygotowuje do tego. Więc ksiądz Glas ma dużo większą zdolność do tego, żeby produkować treści, niż ludzie, którzy chcieliby z nim polemizować, są w stanie na to odpowiadać. Bardzo mi się porównanie do Patryka Wegi spodobało. Myślę, że jest trafne. Jeszcze może jedno pytanie. Maja Czapska, nasza stycyjna koleżanka, pyta. Mam pytanie, czy są jakieś wspólnoty, które jawnie zaprzeczają istnieniu zjawiska opętania? Czy prowadzący spotkali się z czymś takim? Tak.
To znaczy, literalnie biorąc to pytanie, to nie znam takiej wspólnoty. Nie wiem, czy to chodzi o wspólnoty w ramach Kościoła katolickiego, czy w ogóle wspólnoty religijne. Natomiast w ogóle w takich sprawach, to może to jest dobra okazja, żeby tutaj się powołać na jednego autora, co bardzo w swoim wystąpieniu chciałem go podbić, bo uważam, że jakby ja ściągam bardzo duże zainteresowanie mediów w stosunku do moich kompetencji. Natomiast jest Mikołaj Kołyszko, religioznawca, który no, tworzy świetne, po prostu świetne, wspaniałe materiały. Jeżeli, znaczy on na to pytanie na pewno lepiej potrafi odpowiedzieć niż ktokolwiek z nas, i dlatego właśnie mogę do niego odesłać. I jeszcze tylko skorzystam z okazji, żeby dwie rzeczy powiedzieć o Mikołaju Kołyszko, ponieważ on opracowuje taki serię podcastową dla Empik Go, więc to niestety będzie za paywallem i trzeba będzie za to zapłacić. Natomiast to jest 10 odcinków po godzinie, 10 godzin materiału poświęconego stricte egzorcyzmom. I ja nie słyszałem jeszcze efektu finalnego, bo ona cały czas powstaje. Nie mogę też zdradzić premiery, ale już niedługo nadchodzi premiera tego. Natomiast no, jest coś takiego, że to jest po prostu taka tytaniczna praca, którą Mikołaj wykonał. Nikt po prostu w Polsce tak dobrze nie opracował na przykład sprawy Annelise Michel, która tu była wspomniana. Też było takie pytanie na czacie, to ja od razu sobie pozwolę odpowiedzieć na to. Ono dotyczyło księdza Amorta. No to Mikołaj też świetny po prostu sposób opracował te książki Amorta. On przeczytał, no miał 6 książek, przeczytał 4, dlatego że na pewnym momencie się zaczęły powtarzać treści, już uznaliśmy, że nie ma sensu dalej czytać tych książek. Natomiast też spędziliśmy właśnie weekend majowy w ten sposób, że no, analizowaliśmy tak, książki Amorta, robiliśmy właśnie, no, materiał nagrywaliśmy na ten temat o księdzu Amorcie i też o tej sprawie Annelise Michal. No i myślę, że to jest bardzo trudne. Nie wiem, czy to uda się tak zmontować, bo trzeba wyważyć oczywiście wartość merytoryczną i z taką przystępnością dla widzów. Natomiast myślę, że to będzie bardzo ciekawy materiał. Tam było pytanie, nie wiem, czy to jest właściwy moment, Gosiu, żebym ja opowiedział jakieś zarzuty wobec księdza Amorta, czy po prostu wystarczy, że wspomniałem o tym i nie mówi się na ten temat teraz. Myślę, że jeżeli chcesz odpowiedzieć, to mamy jeszcze trochę czasu. Nie chcę zostawić tego po prostu bez odpowiedzi, jeżeli jest takie zainteresowanie tym, bo oczywiście postaram się zrobić taki obszerny materiał. Więc nasze zarzuty do księdza Amorta polegają na tym, że w mojej ocenie, oprócz tego, że pisał wiele jeszcze bardzo, bardzo kontrowersyjnych, wątpliwych i niekatolickich w swoich książkach, no to przede wszystkim, że kłamał, tak? Kłamał w takiej najprostszej sprawie, jaką jest ilość odprawianych egzorcyzmów przez niego. I to jest bardzo precyzyjne, to sobie wyliczaliśmy z Mikołajem właśnie. Liczyliśmy, ile on deklarował, że odprawił egzorcyzmów w każdym roku. Braliśmy rytuał, próbowaliśmy go czytać, mierzyliśmy czas. Rytuał jest napisany w taki skomplikowany sposób, że tam jest alternatywa, jakie modlitwy można wybierać. Więc ułożyliśmy taką wersję rytuału egzorcyzmów, żeby była najkrótsza dopuszczona przez Kościół modlitwa. Wróciliśmy tu do syntezatora mowy, liczyliśmy sekundy, ile to trwa, i nie ma żadnej możliwości, żeby to, co mówił ksiądz Amor w takiej podstawowej sprawie, było prawdą. I to nawet jak niedawno był film fabularny o Amorcie, to w tych materiałach promocyjnych z Russellem Crowe oni mówili o, jakby zaniżali tę liczbę deklarowanych egzorcyzmów przez Amorta, bo Amort twierdził, że odprawił 160 tysięcy egzorcyzmów. Dystrybutorzy filmu uznali, że będzie dużo lepiej powoływać się na dawniejsze wywiady, kiedy on mówił o tym, że odprawił 70 tysięcy, bo to była po prostu ostatnia wiarygodna liczba, która w jakikolwiek sposób można było uargumentować. Jeżeli by odprawił tyle egzorcyzmów, co deklarował, to nawet gdyby nie robił nic innego, nawet gdyby nie jadł, nie odprawiał mszy świętej i nie udzielał wywiadów, i nie pisał książek, których napisał 30 w całym życiu, to nie zdążyłby tego odprawić. Więc tu jest na przykład taki zarzut do kogoś, kto kłamie, po prostu trudno go traktować poważnie. Są takie zarzuty, które ogólnie dotyczą egzorcystów. No, ksiądz Amort w swoich książkach no, popierał stosowanie przemocy. On jest taki fragment, już znaleziony przez Mikołaja, bardzo jakby, gdzie wprost ojciec Amort pisze o tym,
że dobrze jest, kiedy na przykład wobec takiej osoby, która nie chce pójść na egzorcyzm, znajdzie się jakiś bliski, który ją do tego przymusi. To są rzeczy absolutnie bulwersujące. Opisuje egzorcyzmowanie dzieci, 6-7-letnich dzieci. To są rzeczy, które w ogóle nie są akceptowane przeze mnie, może to jest moja opinia. No i tam też rzeczywiście sięgnęliśmy też głębiej do wiedzy Mikołaja, tak jakby jest taka głębsza też analiza tego, no bo te rzeczy, co ksiądz Amor powołuje się na tradycję katolicką, która jest zmyślona przez niego. To jest takie wygodne stwierdzenie, że kiedy egzorcysta sobie coś zmyśli, to nazywa to tradycją katolicką, no to jest, zwłaszcza dla katolików, to powinno być szczególnie bulwersujące, bo dla nas katolików, inaczej niż dla protestantów, źródłem wiary jest nie tylko Pismo Święte, ale też tradycja Kościoła. Więc nazywanie tradycją czegoś, co sobie samemu wymyśliłem, no to jest trochę tak, jakby zmyślać Pismo Święte. I to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, dlaczego taki człowiek jak ksiądz Amor jest tak bardzo szanowany w tych kręgach katolickich, bo nie powinien być na podstawie tego, co pisał. Myślę, że Kołyszko właśnie jest właściwą osobą, może by o tych rzeczach opowiedzieć bardziej kompetentnie niż ja. Dziękuję. Ja nie znałam w ogóle przypadku tego księdza, także bardzo... Bardzo było dla mnie ciekawe to, co opowiedziałeś i chyba faktycznie się zagłębię, bo to są... Nie wiedziałam nawet też, że to ten film z Russellem Crowe, który teraz wyszedł, że to jest właśnie o nim. Będę musiała obejrzeć i zobaczyć, co tam się dzieje. Bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś od nas zaproszenie i myślę, że naprawdę była bardzo fajna rozmowa między nami. Już zbliżamy się do końca, bo już jest prawie 9. Także no tak, zbliżamy się do końca. Was bardzo dziękujemy i dzwoniącym, i naszym widzom, którzy zadawali pytania i śledzili dzisiejszy odcinek. Zapraszamy widzów do naszej grupy dyskusyjnej na Facebooku. Możecie też śledzić nas przez stronę www.YouTube'a, Facebooka, Instagrama. Można się też z nami skontaktować mailowo. Nasz adres to kontakt@stacjamyślnikateizm.pl. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, to bardzo dziękuję, Gosiu, za zaproszenie. Bardzo dziękuję całej redakcji. Przepraszam, tak dziękuję za opóźnienie, bo mam tutaj pewnego laga i tak, tak mogło to mamy tutaj mały problem. Ale bardzo dziękuję za wysłuchanie i bardzo dziękuję każdemu, jakby kto uzna te treści, które produkuję, za ten. Bardzo, bardzo mi miło, że miałem taką okazję z Wami dzisiaj porozmawiać. To tak, tak. Ja się też właśnie bardzo cieszę, że doszło do tego spotkania i bardzo naprawdę byłam ciekawa twojej postawy, twojej opinii jako człowieka wewnątrz Kościoła katolickiego i myślę, że to dla naszych widzów też było ciekawa, nazwijmy to konfrontacja, spotkanie, może to brzmi bardziej na miejscu. Ja jeszcze tylko powiem, bo właśnie zaczęłam taki jeden komunikat odnośnie wspierania naszej pracy. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to bardzo proszę, pamiętajcie o subskrypcji, o zostawieniu lajka, jakiegoś komentarza, bo to nam zwiększa zasięgi i oczywiście też dzielcie się tymi materiałami. I jeżeli chcecie nas wesprzeć finansowo, to zapraszamy na Patronite'a, bo tak jak zawsze mówimy, jest to projekt wolontaryjny i wszystkie pieniądze z Patronite'a przeznaczamy właśnie na utrzymanie projektu, to znaczy na serwer, na naszą platformę streamingową i właśnie na różne techniczne narzędzia, które nam umożliwiają prowadzenie programu na żywo, odbieranie telefonów i tak dalej. Co prawda, Paweł, już się pożegnałeś, ale czy jeszcze chcesz coś na koniec powiedzieć do widzów? Ojejku. Mogę powiedzieć, że mam bardzo jakby słabą podzielność uwagi, więc jeżeli były jakieś pytania tutaj na czacie i zostały zignorowane przez nas, to po prostu przez moją nieuwagę.
Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Nie chciałbym, żeby ktoś odbierał to właśnie, żeby ktoś się czuł urażony. Były takie momenty, że się uśmiechałem, na przykład jak dzwonili widzowie, ale to z tego powodu bardziej się uśmiechałem rzeczywiście do komentarzy, które czytałem w tym czasie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeszcze może jedno zdanie takie, że wbrew pozorom unikaliśmy tutaj trudnych pytań. Jakby jest tak, że ja zarówno swoich odbiorców, jak i tutaj redaktorów stacji ETS zachęcałem do tego, żeby właśnie jak najtrudniejsze pytania przygotowali i jeżeli, że tak powiem, jesteście w jakimkolwiek sensie zawiedzeni, no to ja jestem zawsze do dyspozycji i mogę spróbować odpowiedzieć na jakieś pytanie, jeżeli tylko będę w stanie. Dziękuję. Dziękuję też oczywiście ekipie technicznej, która dzielnie działa za kulisami i sprawia, że całe to przedsięwzięcie jest możliwe. I będziemy się widzieć za 2 tygodnie. I nie zdradzę Wam jeszcze szczegółów, ale za 2 tygodnie będziemy mieć kolejnego gościa specjalnego i to będzie bardzo interesujący odcinek. Także wypatrujcie postów na Facebooku, niedługo zdradzimy, kto będzie naszym gościem. Trzymajcie się, dobranoc.